Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Choć użycie słowa kolejnym jest tutaj dosyć sporym niedopowiedzeniem. Słuchajcie, witam Was w setnym odcinku podcastu. Jak to brzmi? To jest wyjątkowy odcinek, wyjątkowy dla mnie dzień i też taki bardzo sentymentalny, choć przyznam Wam szczerze, że tych podcastów było tak naprawdę trochę więcej, bo była dodatkowa seria Dobrze Wiemy, o której Wam zaraz przypomnę. Było kilka dodatkowych podcastów z Kongresu Medycyny Integralnej, ale powiedzmy, że tych odcinków było 100 gości. Dosłownie na palcach jednej ręki można podliczyć moje solowe odcinki, więc no nie mogę w to uwierzyć, że aż tyle osób udało mi się zaprosić. Choć powiem Wam i pewnie jeżeli słuchacie tego podcastu, to wiecie, że byli goście, którzy pojawiali się więcej niż raz. Jest jeden gość, a raczej gościni, której było tutaj w podcaście najwięcej i wydaje mi się, że są to Wasze ulubione odcinki, a na to wskazują statystyki. I ja, kiedy zorientowałam się, że nadchodzi setny odcinek, co przyznam szczerze, było jakieś 2 tygodnie temu, bo wiecie, ja sobie tworzę i nie śledzę tego wszystkiego tak dobrze, wpisuję te liczby, kiedy robię grafiki do podcastu i pomyślałam sobie, wow, setny. I moja myśl pierwsza to była doktor Joanna Podgórska, czyli moja kochana Asia. I wiele osób się tego spodziewało. Dostałam od Was wiadomości na Instagramie. Cieszycie się, że Asia wróciła do podcastu. I najpierw kilka słów w ogóle o Asi. Tak, Asia, jeżeli jej nie znacie, jest doktorem nauk biologicznych, neurobiochemiczką, przy okazji jeszcze dietetyczką i absolwentką studiów w dziedzinie psychosomatyki. Interesuje ją wszystko, co związane z naszym mózgiem, z naszym zdrowiem, wszystko, co evidence-based, co związane z wellnessem, z naszymi jelitami. No, ta kobieta ma bardzo wiele zainteresowań. Też wspólne zainteresowania nas połączyły rok temu i też w dzisiejszej rozmowie nawiążemy do naszego pierwszego spotkania i też do naszego pierwszego podcastu, bo ten odcinek jest jednym z najbardziej popularnych i tam rozmawiamy o detoksach, o głodówkach, o restrykcjach kalorycznych, o diecie ketogenicznej, ale również o diecie dla mózgu. Tematy dość kontrowersyjne, ale które naprawdę zyskały dość dużą publikę. Następnie miałyśmy przyjemność przedstawić Wam naszą serię Dobrze Wiemy, czyli serię 4 odcinków. Każdy z nich był poświęcony innemu tematowi związanemu ze zdrowiem i macie tam odcinki takie jak neuroprzekaźniki, czyli chemia w naszym mózgu, super ciekawa rzecz. Następnie stres i kortyzol, jak zawsze temat maksymalnie aktualny. Cały odcinek poświęcony chorobie Alzheimera i chorobom autodegeneracyjnym oraz temu, co możemy zrobić, aby się przed nimi uchronić. I mój ukochany odcinek, czyli sen i rytm dobowy. Musicie go przesłuchać. Znaczy polecam wszystkie, ale ten w szczególności. I jeszcze miał swoją premierę w tym roku nasz ostatni podcast o suplementacji. Natomiast przechodząc już do rzeczy, czyli do tego, o czym porozmawiamy dzisiaj, no to będzie trochę takich, wiecie, jubileuszowych sentymentów. Zapytam Asię o to, co zmieniło się w jej podejściu do diety na przestrzeni ostatniego roku, bo zaszło tam parę zmian. Porozmawiamy też o duchowości, o medytacji, czyli poznacie Asię od nieco innej strony, ale mimo wszystko wydaje mi się, że największą częścią naszej dyskusji jest rozmowa o tym, jak w dzisiejszych czasach nauka łączy się z holistyką i jak praktyki, które przez wiele, wiele lat pokoleń były uważane za nieco pogańskie, niepotwierdzone, pochodzące ze wschodu czy z tak zwanego altmedu, zaczynają znajdować uznanie właśnie wśród naukowców za sprawą tego, że pojawia się coraz więcej badań, które potwierdzają ich działanie. Nie chcę Wam zdradzać wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale Asia podzieli się też swoimi sprawdzonymi sposobami na wyciszenie oraz tym, jak radzi sobie z przeciwnościami losu, również przeciwnościami wynikającymi z problemów zdrowotnych. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pełna ciekawych informacji i inspiracji rozmowa.
Ja Wam dziękuję z całego serca, że jesteście ze mną i słuchacie tego setnego odcinka. Jestem zaszczycona, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że podcast będzie się rozwijał i jeszcze chwilę do Was pogadam na koniec, a teraz miłego słuchania życzę wszystkim. Asiu, cześć! Dzień dobry. Witam Cię po raz kolejny i jestem bardzo przejęta, bo wiesz, że to jest wyjątkowy dla mnie odcinek, bo to jest odcinek numer 100. Niesamowite, gratuluję w ogóle. Dzięki. Gratuluję, Karolka. Dzięki. Bo to naprawdę imponująca liczba. Ale ja wiedziałam, że ten odcinek musi być wyjątkowy, więc tak sobie pomyślałam, że oczywiście zaproszę Ciebie, to już wazelina na start. Dobrze. Ale po pierwsze, to oprócz mnie jesteś najczęstszym gościem podcastu, bo to jest 7 raz. Boże, w ogóle nie wiem, kiedy to się stało, ale rzeczywiście sobie zliczyłam, że nasze dobrze wiemy. Tak, plus 4. Suple, plus tak. I ten pierwszy, czyli to jest 7, co jest w ogóle... No nie wiem, no ale fajnie jest, jak wracasz. No dziękuję Ci bardzo i bardzo się cieszę, że to znaczy, że może ktoś tam nawet chce nas czasem posłuchać. Tak, i właśnie tak często dostawałam propozycje, prośby o to, żebyś wróciła, więc stwierdziłam, to będzie mój setny gość. I teraz myślę, że fajnie byłoby trochę tak może nostalgicznie zacząć, że my się poznałyśmy jakoś rok temu, tak nie wiem, czy to był maj, czy to był czerwiec, nie pamiętam tak, dokładnie. Tak, to było lato, ale właśnie coś chyba okolice czerwca i lipca w Poznaniu. I w Poznaniu nagrałyśmy, nie, w Łodzi nagrałyśmy pierwszy odcinek, potem w Poznaniu nagrałyśmy całą serię Dobrze Wiemy, jeszcze ją dogrywałyśmy w Łodzi i to minął rok, a przez ten czas jakby tyle fajnych rzeczy razem zrobiłyśmy. I no nie wiem, tak się cieszę, że przez ten rok udało nam się wyprodukować i tak się poprodukować w tym internecie i myślę, że nadal ludzie wracają do tych podcastów i dziękuję Ci, że po prostu byłaś ze mną i że przekazałaś tyle wiedzy. Boże, w ogóle jak się robi, aż tak po prostu mi na serduszku ciepło w ogóle. To przede wszystkim ja dziękuję. W ogóle będziemy teraz sobie dziękować przez godzinę. Tak. Niesamowite dla mnie jest to, że rzeczywiście jak spojrzałam, ile wyświetleń miał nasz ten pierwszy podcast, to dla mnie było to coś cudownego i naprawdę strasznie się cieszę, że treści, o których tam rozmawiałyśmy, nie były wtedy, tak mi się wydaje, dosyć oczywiste, bo posty przerywane, w ogóle te wszystkie rzeczy związane z głodówką, z jakimiś takimi, no, trochę kontrowersyjnymi tematami, mam wrażenie. Tak mocno były przez ludzi w ogóle, znaczy tak dobrze były odbierane, bo też sporo wiadomości na ten temat dostawałam. I wydaje mi się, że trochę taka zajawka się jeszcze większa zrobiła na to, żeby te tematy zgłębiać. No i przez ten rok u mnie dużo wydarzyło się w kontekście tego, że ta popularyzacja nauki, to co robię, wydaje mi się, że naprawdę ma sens. To znaczy dostaję jakiś taki feedback i taką energię, że to się komuś przydaje, że to może coś zmienić w ludzkim życiu. I no to jest dla mnie po prostu chyba najwspanialszy efekt w sumie tych naszych działań, że zrobiłyśmy coś, co komuś przyniosło jakieś takie fajne efekty zdrowotne. Ja nawet nie patrzyłam na to w ten sposób, ale teraz rzeczywiście coś w tym jest, że nie widziałam tego typu treści na polskim internecie, kiedy zaczynało się mówić właśnie o poście przerywanym, czy no trochę gada się też o ketozie, więc tak. To już akurat był popularny temat. Daria Łukowska, którą też poznałaś, pozdrawiamy. Daria była na pewno pierwszą taką osobą, która dużo o postach mówiła i też dla mnie to było super inspirujące. No i rzeczywiście Daria też u siebie na kanale o tym dużo mówi, więc wydaje mi się, i też od razu odsyłam tutaj właśnie wszystkich słuchaczy, jeżeli chcieliby zgłębić temat, natomiast rzeczywiście ilość pytań i ilość w ogóle to zainteresowanie, które potem się pojawiło, pokazało, że naprawdę to jest temat, który w ogóle trzeba jakoś tam w tym grzebać, nie? Więc tak mi się wydaje, że to było istotne. To było rok temu. To było rok temu i wtedy, no nie chcę powiedzieć, że byłaś, no każdy z nas był trochę inny, ale wtedy... Mówiłyśmy trochę właśnie o keto i wydaje mi się, że też obserwując Ciebie prywatnie, trochę się u Ciebie zmieniło pod kątem też podejścia do zdrowia i do diety, więc możesz nam zdradzić, czy podpisałabyś się nadal pod tym wszystkim, jeśli chodzi o to, że tak żyjesz? To znaczy w kontekście może keto zaczęłaś. Jak najbardziej dalej uważam, że jest to cudowne rozwiązanie wspierające mózg i że ciała ketonowe robią cudowną robotę i... taki rodzaj odżywiania, czy nawet taki epizod w swoim życiu w przypadku niektórych stanów chorobowych, ja tutaj nie chcę się totalnie rozwodzić, odsyłam do naszych podcastów, jest jak najbardziej spoko i jest mnóstwo benefitów z tego typu sposobu odżywiania, czyli z diety wysokotłuszczowej i dalej o tym sporo piszę, dalej na ten temat piszę. Sama też, jak wiesz, byłam na diecie ketogenicznej, byłam na diecie wysokotłuszczowej, takiej z większą ilością mięsa, spróbowałam tego. Później miałam te różne swoje problemy jakieś tam zdrowotne i ostatecznie dzisiaj jest tak, że dalej jestem na diecie ze zwiększoną ilością tłuszczu i białka z ograniczoną ilością węglowodanów. Natomiast no, zdecydowanie mniej spożywam mięsa. Jakby jest dalej w mojej diecie obecne, ale absolutnie już nie w takiej ilości jak wcześniej.
No i to na pewno. I też to, że właśnie jeżeli mówię o diecie wysokotłuszczowej i sporo pytań takich dostaję właśnie, że keto czy tylko i wyłącznie musi się to wiązać z mięsem? Absolutnie nie. I staram się też na ten temat trochę więcej mówić, na ten temat pisać. Natomiast jakby dalej bym się podpisała pod tym, że jest to dobre rozwiązanie w kontekście niektórych tam stanów, nie? Ale... A co takiego się stało, że zaczęłaś myśleć właśnie o ograniczaniu mięsa? Ja nie, żebym nie wiedziała. Nie? Znaczy, tak, wiesz co, ja w ogóle, ty pewnie wiesz, że w trakcie swoich studiów na biologii dawno, dawno we Wrocławiu, jeszcze studiując, 2 lata chyba nie jadłam mięsa w ogóle, natomiast była to kompletnie źle zbilansowana dieta, wiesz, no, wyrwałam się z domu od mamy, tylko po prostu soja, pasztet sojowy. A, myślałam, że po prostu ziemniaczki z surówką. Nie, no może tak nie, znaczy to byłoby super dobre, w każdym razie źle bardzo tą dietę prowadziłam. Troszeczkę na zdrowie podupadłam, nie było to do końca tak, jak powinno być, więc zarzuciłam to kompletnie, jadłam mięso później przez cały czas normalnie, a teraz ze względów i etycznych, jakby, no, jeżeli chodzi o, no to wiemy, jak to wszystko wygląda niestety, ja już też tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ty myślę, że doskonale wiesz, kto wie, tak, wie i dlaczego to ograniczenie mięsa jest ważne i ja się po prostu dobrze czuję na takiej diecie, kiedy tego mięsa w moim codziennym życiu nie ma dużo, natomiast jest sporo ryb i myślę, że z ryb nie zrezygnuję, wiem też, że to jest temat, no, dioksyny, rtęć, na ile jeść te ryby, na ile nie. Dużo też o tym mówię w kontekście tego, jak kwasy omega-3 i w ogóle jak zdrowe tłuszcze są ważne dla mózgu, więc te ryby są bardzo częstym bywalcem u mnie, są po prostu elementem mojej diety. No, ale tak jak właśnie mówię, zmniejszyłam ilość mięsa, nie? Ale to też są osoby, które nie wiedzą, też nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, że ty masz różnego rodzaju swoje jakieś tam dolegliwości zdrowotne i też dlatego wydaje mi się, że decydujesz się na, powiedzmy, pójście na taki kompromis, bo nie możesz jeść też wielu produktów i czujesz się po prostu źle. Tak, ja mam też problemy z jelitami, po jakichś tam problemach, które miałam wcześniej związane z brzuchem, z operacjami, więc też te jelita u mnie nie do końca są tak, jak powinny być, więc trochę się muszę pilnować. Więc to się zmieniło na pewno, moje podejście do diety, to znaczy, że znalazłam też trochę to, pod jakim kątem, co jem, co jedząc najlepiej się czuję. No i z aktywnością fizyczną też jakby, to jest bez zmian, dalej tam staram się być aktywna fizycznie, ale na pewno jest to mniej treningu siłowego, który po prostu też mocno obciążał mnie, jeżeli chodzi właśnie o mój brzuch, czego nie mogłam robić, właśnie to się w sumie wydarzyło rok temu. Więc bardziej bieganie, jakiś taki lżejszy trening, trochę też wróciłam do jogi, więc takie zmiany. Ale czy... Te zmiany właśnie, które u Ciebie zaszły, są też związane z buddyzmem? O Boże, to w ogóle, wiesz co... Ja nawet nie jestem tutaj na bieżąco, ale wiem, że właśnie rok temu mniej więcej chyba dołączyłaś wcześniej, ze swoim mężem, czy ponad rok temu? Myślę, że ponad, tak wiosną. Ze swoim mężem, dołączyliście z Maćkiem. Tak, więc buddyzm cały czas jest obecny jakoś tam w naszym życiu i myślę, że to wiele zmieniło i przewartościowało mi w głowie. Gdzieś tam staram się zgłębiać i jeśli chodzi o... Też sporo pokazuję na Instagram jakichś tam książek, nawet popularno-naukowych, ale... też koła Kwan Um w Falenicy, do której czasem się wybieramy i jakoś tak jest to nam bliskie, więc myślę, że też to spowodowało właśnie, jeżeli chodzi o aspekt spożywania mięsa. Ale czy nazwałabyś siebie buddystką lub osobą przechodzącą na buddyzm, czy po prostu czerpiecie z tych mądrości i jakby sobie to tłumaczycie na swoje? W ogóle bym się chyba nie nazwała. To znaczy staram się mocno... Wiesz co, pytam, bo to myślę, wiele osób zastanawia, czy teraz, nie wiem, zmieniłaś znaczy, wiarę, jest, czy coś tam. No tak, mogę powiedzieć, że absolutnie, jeżeli jakakolwiek wiara czy aspekt religijny teraz są mi bliskie, to jest to buddyzm. Natomiast nie chciałabym się w ogóle zamykać w jakieś ramy i nazywać, bo być może nie wszystkie, nie wiem, elementy czy aspekty, ktoś by powiedział, spełniam, jakkolwiek to brzmi. Natomiast jest to mi najbliższa doktryna i najbliższa ideologia w tej chwili. Ale co z tego wynieśliście? Tak, bo wiem, że też nie uczestniczycie w tych różnych nie wiem, czy rytuałach, czy warsztatach na bieżąco teraz, no szczególnie z uwagi na sytuację na świecie, to był przestój, ale czy zostały z Wami takie nawyki, które wcieliliście w życie? No na pewno staramy się medytować, rzeczywiście ta medytacja, bo to jest hardkorowa. Tak, teraz jest hardkorowa z psem, to absolutnie, żeby znaleźć tą chwilę. Czyli medytacja buddyzmu zen, czyli tak zwany zazen, też jest troszeczkę, różni się od tej medytacji. To na czym to polega, powiedzmy? No, nie wiem, nie mamy mantry, czy też w inny sposób siedzimy, w inny sposób oddychamy. I jakby inne ułożenie ciała tutaj jest też, trochę o inne rzeczy chodzi, jakby afirmowanie w głowie. Więc to na pewno. I no, trochę zmienia się mindset i takie podejście... do życia, do teraźniejszości, do odpuszczania pewnych rzeczy, do uświadamiania sobie właśnie zachowania takiego czystego, jakby pustego umysłu. I to jest tak naprawdę temat rzeka. Myślę, że może o tym jeszcze też kiedyś więcej porozmawiamy. Natomiast ja bardzo zachęcam do przeczytania takiej książki, która w moim życiu bardzo wiele zmieniła. Właśnie 3 filary Zen Filipa Kaplo i Alana Wattsa, Droga Zen.
W ogóle też polecam posłuchać sobie troszkę mądrości, które mówił pan Alan Watts. Więc gdzieś tam staram się po prostu, żeby to mi w życiu towarzyszyło w tej codziennej takiej gonitwie, w tej jakichś takich frustracjach, które mnie spotykają, takie normalne jakieś, wiesz, walki z ego, że coś mi się nie udaje. Nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie, bo ja jestem po prostu jeszcze na początku drogi, ale na pewno to, co już zaczerpnęłam, wydaje mi się, że sporo zmieniło po prostu w moim w ogóle podejściu do siebie, do życia, do ludzi. A to jest nawet to, co mówiłyśmy na ostatnim spotkaniu z Hair Impact w zeszłym tygodniu, że jakby to, że uczysz się tych narzędzi i zgłębiasz różnego rodzaju filozofię, bo w ogóle też myślę, warto powiedzieć, że buddyzm jest często nazywany filozofią, a nie religią, tak. Bo nie ma tam takiego elementu właśnie kultu, niczego, można powiedzieć. To, że właśnie wracając do wątku głównego, że im więcej posiadamy tych narzędzi, to oczywiście one nam pomagają, ale to nie znaczy, że nasze problemy się kończą, oczywiście. Tylko po prostu inaczej do tego podchodzimy, zmienia się nasza perspektywa. I zazwyczaj im dalej sobie tam grzebiemy, to odkrywamy jakieś kolejne rzeczy do przerobienia i nowe dylematy się rodzą, ale to jest zupełnie już inne doświadczenie, bo bardziej, nie wiem, ja tak przynajmniej mam, że im bardziej staram się gdzieś tam nad sobą pracować i rozmawiać ze sobą, to bardziej mnie ciekawi zgłębianie tych tematów. Że to nie jest tak, że przytłacza cię ilość tych problemów, tylko właśnie dzięki tym narzędziom jakoś podchodzisz do tego z ciekawością. Tak, z takim też, znaczy przynajmniej w moim odczuciu, takie większe odpuszczanie, jakaś większa akceptacja takiej nietrwałości. Może tak, we mnie to bardzo mocno zbudowało takie poczucie nieprzywiązywania się do tego, co się dzieje, do tego, co mnie spotyka. I oczywiście, wiesz, jestem bardzo wątłym człowiekiem, tak naprawdę emocjonalnie, wiesz, jestem dosyć wrażliwą osobą, więc przejmuję się rzeczami dalej, jakby to jest niezmienne, to jest jakby, myślę, że to jeszcze dużo wody musiałoby upłynąć, żeby tak nie było. Z drugiej też strony nie wiem, czy chciałabym, żeby tak było, bo jakaś emocjonalność w człowieku musi być. Kiedyś miałam fajną rozmowę z moim Maćkiem na ten temat, że właśnie na ile buddyzm może nas wyjałowić, jakakolwiek w ogóle filozofia czy sposób myślenia wyjałowić z emocjonalności, z tego, że no dobra, nie przywiązuję się, wszystko jest mi obojętne, jestem czystą kartką, nic mnie nie dotyka, to też nie o to chodzi. Tak jakby to nie musi nas oskubać, powiedzmy, z wrażliwości, z tego, że jestem artystą i na przykład działam w trakcie tego jakichś uniesień emocjonalnych, bo to też nie o to chodzi, żeby emocji nie mieć, tylko jakieś takie duże przeświadczenie i poczucie tej nietrwałości, tak jak mówiłam, i tego, że skupiam się na tym rzeczywiście i nie chcę, żeby to zabrzmiało jak Paulo Coelizm, ale naprawdę na tej teraźniejszości, czyli nie staram się rozkminiać tego, co tam już zrobiłam, Boże, coś tam nie wyszło, tylko rzeczywiście, jeżeli naprawdę skupimy się na tym, co jest teraz, to jakby zawsze będzie cudownie, w sensie takim nie myślimy o tym, co za chwilę się może wydarzyć albo co się stało, czym się martwię. Jeżeli skupiamy się tylko na tej chwili, która jest teraz, to zawsze wszystko jest okej. Chyba, że no nie wiem, w tym momencie nie palą mi się włosy, coś się nie dzieje z moim ciałem, to jest okej. I ja staram się bardzo mocno, jak najdłużej w ciągu dnia utrzymywać ten moment, żeby skupiać się na tym, co jest teraz, nie myśleć cały czas, nie ruminować, czyli nie przeżuwać tych rzeczy, które gdzieś tam się przytrafiły i nie wizualizować sobie czegoś, co mnie czeka. A bardzo mocno byłam takim człowiekiem, że właśnie wstawałam rano, piłam kawę i już miałam, wiesz, taką kaskadę trzęsawkę. I trzęsawkę i tego, co ja dzisiaj muszę, co nie zrobiłam, co mi się dzisiaj przytrafi. W ogóle staram się o tym nie myśleć. I nawet jak dzisiaj rozmawiałyśmy o takich spontanicznych wyjazdach, nie? Że po prostu kupuję bilet w jedną stronę i jadę. Mam nadzieję, że osiągnę sobie taki stan niedługo, że będę mogła tak zrobić. I dla mnie to jest taka właśnie kwintesencja tego, tak. Że po prostu nie myśleć za dużo. I wbrew pozorom dużo mówię o tym, żeby utrzymywać poznawczość i ten mózg na wysokich obrotach i nie dawać jakby neuronom zapomnieć, do tego nawiążę teraz o czym dużo mówię, ale zarazem też odpuszczać to ciągłe myślenie i tą ciągłą narrację i to ciągłe takie mielenie i to na pewno dał mi buddyzm i jakieś tam właśnie mowy dharmy czy takie wykłady, czy jakieś odosobnienia, medytacje. No, odosobnienie jeszcze nie udało mi się wybrać, bo cały czas coś, pandemia, ale takie medytacje nawet w ośrodku, kiedy rzeczywiście na kilka godzin się wyłączasz i po tym czujesz się po prostu jakby jakieś nowe życie ktoś w ciebie tchnął. No wiesz, na kilka godzin albo nawet na kilka dni, no nie? Bo vipassana trwa 10 dni i to jest na pewno coś, też parę razy rozmawiałam o tym z moimi gośćmi, to jest coś, co na pewno czego chciałabym doświadczyć. Ja cały czas, ale po prostu coś staje na drodze. To nie jest tak, że ja czuję, żebym chciała tego doświadczyć, wiesz, w przyszłym tygodniu. Ja wiem, że to do mnie przyjdzie. Bo póki co mam wrażenie, że rzeczywiście nie jestem gotowa na taką ciszę, no bo kurczę, czasami wiesz, medytuję rano przez 10 minut i momentami wydaje mi się, że to trwa wieczność, że ja już naprawdę muszę wstać i im bardziej, nie wiem czy też tak masz, że im bardziej nie chce mi się medytować, im bardziej czuję, że ja już naprawdę powinnam wstać i się zająć czymś innym, tym bardziej wiem, że tego potrzebuję. Tak, bo właśnie to o to chodzi, to jest taka walka ciągle z tą gonitwą myśli i z tym, że ty coś musisz i no zdecydowanie. I tak jak ktoś mnie tam
czasem pytał, gdy wrzucałam, nie wiem, jakiegoś screena książki Johna Kabat-Zina, czy coś tam o mindfulness pisałam, jak zacząć te pół godziny. Nie, w ogóle już z takim podejściem to jakby nie może się udać. Znaczy, oczywiście życzę, żeby się udało, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby sobie nie narzucać żadnej jakiejś ramy czasu. Po prostu nawet usiąść i spróbować na moment wyłączyć myślenie. Ja przyznam szczerze, że medytując tam po 30-40 minut w dobrych czasach, powiedzmy teraz, jak jest trochę zmian w życiu i nawet z taką przestrzenią, no taka przyziemna sprawa, ale przestrzeń do medytacji, w której teraz przebywa mój pies, musimy trochę sobie mieszkanie powiedzmy pozmieniać parę elementów, to nawet taka chwila, kiedy ja na 10 minut usiądę i uda mi się wyłączyć to myślenie rzeczywiście, że powiedzmy czuję pustkę na ileś tam sekund, ileś minut, naprawdę my mówimy o czymś takim, żeby starać się w ogóle wsłuchać w swój oddech, w to jak ci, nie wiem, płynie krew, to jak możesz poczuć w ogóle to, jak pracują twoje organy. Wiem, że to teraz już brzmi kosmicznie, ale takie wyciszenie, które pozwala ci się tak wsłuchać w organizm. Też taką fajną miałam rozmowę z moją dobrą kumpelą Dorotką Traczyk. Ona też zachęcam podcast Dorota, to tylko dieta. Super, Dorota rozmawia o fajnych rzeczach związanych z zaburzeniem odżywiania. Dorota była chyba parę razy na Vipassanie i pamiętam, kiedyś rozmawiałyśmy o ten temat, jak bardzo zmienia się w ogóle percepcja i świat jest taki trochę nawet bardziej surowy, że też ta adaptacja po tym wszystkim jest trudna, bo tak mocno wchodzisz w ogóle w ten mikroświat, w ten mikrokosmos, który masz i różnie ludzie reagują. I ja sama jestem bardzo ciekawa tego, jak takie wyłączenie mnie kompletnie z bodźców, z relacji, z tego normalnego świata, co może zmienić w głowie. Wydaje mi się, że każdy to indywidualnie odczuje i dla każdego będzie to coś innego. Niemniej no strasznie chciałabym móc tego doświadczyć, bo wydaje mi się, że wszystko, co kreuje nam rzeczywistość i to, co dotyka nas jakby z zewnątrz, to jest kwestia nie tego, co nam się dzieje, tylko tego, jak my te rzeczy postrzegamy. Tak. I też projekcji tego, dokładnie, co nam się wydaje, że nas spotka. I nawet właśnie rozmawiałam o tym, to będzie w dzień premiery 2 tygodnie wcześniej z Mają Sobczak, o tym, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my się martwimy i przeżywamy te scenariusze, to nasze ciało nie wie, że to się nie wydarza. Tak, tak, tak. I tak. Jakby my naprawdę jakby mamy w sobie te traumy, te przeżycia, te emocje. I jak to właśnie też już cytowałam mojego pradziadka, którego nie poznałam, czy tam prapradziadka, który właśnie mówił, nie martw się na zapas. Takie proste, a tak ważne, że jednak nasze ciało po prostu to przeżywa. I po co to przeżywać 2 razy? Zdecydowanie. Zresztą też ostatnio właśnie na tej naszym hair impactowym, na tej naszej łódce wspominałam właśnie o tym, że naprawdę też to do mnie coraz bardziej dociera, że my jako zwierzęta, no bo nie oszukujmy się, łączy nas bardzo wiele z zebrami chociażby, czy właśnie ze zwierzętami takimi, które uciekają powiedzmy przed tym jakimś drapieżnikiem. My potrafimy stresem, jakimś właśnie rozmyślaniem, ruminacjami, przeżywaniem pewnych rzeczy, pewnych zdarzeń, wytwarzać sobie taką, generować taką reakcję stresową, jakby działo się coś bardzo złego z naszym ciałem. A organizm nie wie, że nic się nie dzieje i utrzymuje nas w tym chronicznym stresie, w tym ciągłym wyrzucie tych wszystkich neurohormonów i po prostu dzieją się z nami takie rzeczy, jakbyśmy rzeczywiście walczyli ciągle z jakimś niebezpieczeństwem. I to wydaje mi się, że jest taki największy problem nas na teraz w ogóle w dzisiejszych czasach ludzi, którzy po prostu nawet starają się odpuszczać, ale nie do końca potrafią. I to też jest jakby mój problem, dlatego właśnie każdy element, który w jakikolwiek sposób wyłącza mi to ciągłe myślenie, mielenie, przeżywanie i rozkminianie, to jest po prostu no ileś tam minut bez tego chronicznego stresu. A to co powiedziałaś właśnie, że mieliście rozmowę na temat tego, że obawiacie się takiego odrętwienia. Nie? Tak, takiego wyjałowienia. Jakby nasze życie jest już tak skonstruowane, że jeżeli jesteśmy w społeczeństwie, jeżeli po prostu cały czas mamy do czynienia z różnymi zdarzeniami i po prostu żyjemy, tak? Nie jesteśmy na odosobnieniu całe życie, nie jesteśmy mnichami, to te emocje, dobre czy złe, i tak nam będą towarzyszyć. Jakby nie ma opcji, żeby się ich pozbyć, tak. Więc myślę, że nawet nie ma się czego obawiać, tylko właśnie tak jak powiedziałaś, jak znajdziesz te chwile, żeby ich rzeczywiście nie czuć, żeby sobie po prostu poegzystować, powegetować wręcz, to zaplusuje i potem będziemy w lepszy sposób przyjmować te złe rzeczy i w jeszcze bardziej, nie wiem, obecny sposób cieszyć się tym, co dobre. Tak, i w ogóle też to takie tak zwane projektowanie na dobro, czyli ta neuroplastyczność zależna od doświadczenia, czyli tego, jak nasz mózg, jakby bardziej wyostrzając swoje zmysły na to, co dobre i nie przejmując się cały czas tymi złymi rzeczami, naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonalnie nawet zmienić nasze głowy, czyli spowodować, że ciało migdałowate, czyli ta struktura właśnie w układzie limbicznym, ta nasza największa jakby epicentrum emocjonalności obok wyspy, powiedzmy,
jesteśmy w stanie odbierać pewne zdarzenia w taki sposób, że to projektuje nasz mózg na to, żeby tych zdarzeń widzieć więcej, czyli coś, co mogłoby być do Ciebie obojętne, albo no, nie wzbudziłoby w Tobie takich pozytywnych emocji, Ty jesteś w stanie przeprogramować mózg tak, że on to widzi i dostrzega i coraz więcej jest w tych pozytywnych bodźców i tej pozytywnej energii w Twoim życiu. I to w ogóle nie chcę, żeby to brzmiało jak jakiś altmet, czy po prostu czary-mary. Tak jest. Mózg po prostu aktywuje te ośrodki i te pętle neuronalne, te sieci, których się jakby wyucza. I jeżeli wyuczamy się reakcji pozytywnej, jakby takiego dobrego nastawienia do życia, dobrego mindsetu, to coraz jakby mocniej utrwalają się, po prostu świecąc się coraz częściej te rejony mózgu i my tak żyjemy, my taką energią emanujemy i tak odbieramy rzeczywistość. Więc to jest w ogóle, ja myślę, że to jest przyszłość. To jest taki świetny temat. Coraz więcej tego widzimy w badaniach neuronaukowych. Zresztą ja, wiesz, po tej mojej miłości do psychosomatyki naprawdę sporo sobie w takich rzeczach grzebie, gdzieś właśnie w tym, jak medytacja, czy właśnie zmiana mindsetu, czy jakieś takie elementy bardziej, powiedzmy, działające na naszą psychikę, czyli na umysł, wpływają na mózg, wpływają na te zmiany strukturalne. Też sporo na ten temat gdzieś tam staram się pisać, opowiadać. I myślę, że to jest temat, który tak naprawdę dopiero teraz będzie coraz bardziej do nas, wiesz, do nas jakby wychodził. Coraz częściej będziemy się z tym stykać. To ja po pierwsze odsyłam wszystkich do naszego odcinka o stresie, bo mówiliśmy o stresie, to tam myślę, że jest tyle wiedzy Twojej w pigułce, że można sporo naprawdę sobie wszystko poukładać w głowie. Dosłownie. W każdym razie druga kwestia jest taka, że bardzo się cieszę, że powiedziałaś, że użyłaś stwierdzenia, nie chcę brzmieć altmedowo. I mam wrażenie, że też od lat, też może ja nie siedzę jakoś specjalnie w świecie, w środowisku naukowym związanym ze zdrowiem czy z psychologią, ale jakby wydaje mi się, że od zawsze się toczyła taka walka zachodu ze wschodem. Tego oczywiście medycyna zrobiła niesamowity postęp, ratuje życia, jakby technologie używane są niesamowite, nieocenione i jakby tutaj oczywiście chylę czoła. Z drugiej strony mamy świat właśnie nazywany altmedowym, ten taki bardziej, powiedzmy, zielarski, alternatywny, niepotwierdzony naukowo i to zawsze, zawsze, oczywiście generalizując, wydawało mi się, że to jest taka walka. Albo, albo. A tu mamy panią doktor, która mówi o tych wszystkich płatach przedczołowych i innych chemiach w mózgu. Rzucasz różnymi naukowymi terminami, też siedzisz w tym, jesteś naukowcem i wiesz, mówisz o medytacji, no ale w kontekście też neuroplastyczności mózgu, więc jakby gdzieś tam starasz się wpleść te naukowe rzeczy, no więc czy to się nagle okazuje, że może sobie wschód z zachodem podać rękę? Mówię oczywiście wschód z zachodem tak skrótowo, ale jakby ta alternatywa z nauką? No zdecydowanie i wiesz co, jakby głównym punktem, który wydaje mi się, że już to się dzieje i nawet może nie zdajemy sobie z tego sprawy, chociażby to, jaki jest hype i ile używamy adaptogenów, które są pięknie opakowane w opakowania po prostu suplementów i wydaje nam się, że to jest suplement i lek, ale to są zioła pozyskane jakby, wiesz, jeszcze jakby czerpiemy z tego z Ajurwedy, z medycyny wschodu, z medycyny chińskiej totalnie i wiesz, w momencie, w którym byłyby to zioła i mówilibyśmy o tym, że to są jakieś zielarskie patenty, to byłoby to altmedowe, ale teraz, jeżeli to są pięknie nazwane w jakimś lnianej sakiewce, tak, adaptogeny normalnie sprzedawane jako przez duże koncerny farmaceutyczne czy suplementacyjne, mamy zupełnie inne do tego podejście i to już jest taka pierwsza jakby dla mnie, wiesz, pierwszy sygnał, że rzeczywiście my z tego czerpiemy. Poza tym, no naprawdę, no PubMed trzeszczy, po prostu pęka w szwach. Ja u siebie na blogu pisałam też taki dosyć obszerny artykuł, gdzie trochę chciałam opisać o w ogóle medytację i o tym, jak mózg jest w stanie, jak sposób myślenia zmienia nam mózg. I naprawdę przewertowałam sobie wtedy PubMed pod kątem medytacji, mindfulness, treningu uważności, tego, co zrobił Jon Kabat-Zinn w latach, wydaje mi się, że to były lata 80, czy już nie pamiętam, ale no kilkanaście lat temu, co zrobił jakby wychodząc z doktrynami buddyzmu na MIT, jakby zapoczątkował ruch mindfulness, ale to były elementy buddyzmu, tylko po prostu przetłumaczone na taki nasz język współczesny, żeby w ogóle dojść też do naukowców i teraz mówimy o tym super dużo, co mnie niesamowicie cieszy, stąd no chociażby nawet kierunek na studiach psychosomatyka na SWPS-ie, czy nie wiem, Polskie Towarzystwo Mindfulness, które robi coraz więcej działań, widzimy, że ludzi to coraz bardziej interesuje i to nie ludzi tylko i wyłącznie, nie wiem, ze środowiska, wiesz, zielarskiego, alternatywnego, które ja w ogóle też szanuję, bo w ogóle to chcę, szanuję wszystkie środowiska. Uważam, że wszyscy mamy rację i super jakby to połączyć, bo ja na swoim przykładzie widzę, gdzie no jestem jakby mocno rzeczywiście gdzieś tam, no evidence-based bym to nazwała i uwielbiam mieć wykresy, słupki, liczby, cyferki i jakieś udokumentowanie naukowe. I je mam i super, bo medytacja i te wszystkie rzeczy coraz bardziej są badane, ale zarazem
jakby wierzę też w to, że wiele rzeczy jeszcze nie wiemy i na pewno nie odrzucam czegoś. Czyli nawet jeżeli rozmawiam, nie wiem, z jakimś wielkim entuzjastą Jerzego Zięby, czyli i zanim go, nie wiem, wyśmieję, czy uznam, że to jest kompletna bzdura, to ja to sprawdzę i dopiero uznam, że coś jest nieprawdą. Czyli w ogóle nie chcę patrzeć na to w ten sposób, że jeżeli coś jest alternatywne, czy coś jest, nie wiem, jakkolwiek, wiesz, nienaukowe, to ja to odrzucam. Ja sobie sama to sprawdzę, ja sobie sama, nie wiem, przewertuję ileś tam publikacji na ten temat, czy jakichś źródeł i staram się coś z tego wyciągnąć. W ogóle nie chcę kategoryzować tego na wschód, zachód, czy jakkolwiek, bo to wszystko jest jedno. Tylko my szukamy, wiesz, dokładnie tak jak mówisz, no medycyna idzie tak do przodu, ale też coraz bardziej czerpie z terapii poznawczo-behawioralnej, właśnie z mindfulness, z medytacji. Nawet w niektórych szpitalach w Stanach wiem, że jakby kadra, w sensie nie kadra, tylko no lekarze i pielęgniarki mają na przykład w swojej takiej rutynie i w pracy treningi mindfulness na przykład w trakcie wykonywania tak, pracy. Tak, mają też oczyszczenia energetyczne i różne inne rzeczy, więc to jest zupełnie inny świat, mam wrażenie, ale muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy, jak tak sobie obserwuję to, też dosyć świeżo w świecie, powiedzmy, wellnessu, ale w zeszłym roku miałam przyjemność uczestniczyć w Kongresie Medycyny Integralnej, gdzie gościem, prelegentem był pan profesor z jakiegoś tam uniwersytetu w Utah, który zrobił wykład o mind-body-spirit connection, tak? Czyli ciało, umysł, duch. I on zrobił ten wykład w oparciu o badania naukowe i powiedział dokładnie tak, że jakby to, co teraz, czego teraz doświadczamy, to rzeczywiście jest zwiększone zainteresowanie tymi tematami właśnie bardziej nienaukowymi, nazwijmy je, wśród ludzi też nauki, ale dlaczego? On powiedział, słuchajcie, kiedy ja byłem studentem, interesowały mnie, facet jest, no myślę, że około 70, kiedy ja się tym zaczęłam interesować, miałam 20 parę lat, ja byłam uważana za oszołoma, jakby mnie nikt nie chciał przyjąć na żadne praktyki, a ja już jakby czytałam o tym, słyszałam o tym, ale nie było badań naukowych, które by to potwierdzały, więc on przez kolejne lata robił na własną rękę badania i dopiero kiedy mógł stworzyć na tak dużą bazę danych, czyli na przykład badania pokoleniowe, jakieś tam 20-paroletnie, gdzie pokazał właśnie jak, nie pamiętam co to było, ale to na przykład pozytywne myślenie wpłynęło na osoby, które przez 20 lat tam stosowały, czy tam medytowały, czy tam pisały, już nie pamiętam co to było konkretnie. I potem rzeczywiście badania pokazały, że ich procent zachorowania na choroby układu krążenia był o dużo, o wiele, wiele, wiele niższy. I on powiedział, że dopiero wtedy, kiedy już był seniorem, miał ten pakiet badań, przyszedł do naukowców, powiedział, proszę, tutaj jest dowód i wszyscy powiedzieli, okej, teraz możemy rozmawiać. Czyli jakby te rzeczy takie bardziej właśnie holistyczne, alternatywne, intuicyjne były z nami często od tysięcy, setek lat, tak jak Ayurveda, która chyba 5000 lat temu powstała. Teraz zaczyna się o niej mówić, bo wiele z tych rzeczy, o których słyszymy, o których czytamy, już ma potwierdzenie naukowe, więc no, ty jako naukowiec, czy ty właśnie sama to powiedziałaś, że jednak lepiej jest ci przyswoić tą nową wiedzę, jeżeli wiesz, że już są badania. Znaczy, wiesz, to nawet pod tym kątem, że jeżeli chcę mówić o czymś, że coś zadziałało lub nie zadziałało, no to próba N równa 1, no nie jest próbą. Więc jeżeli mam badanie na jakąś metaanalizę, a ostatnio mnóstwo wyszło metaanaliz odnośnie mindfulness i właśnie treningu uważności na, nie wiem, właśnie powodzenie leczenia, wspieranie leczenia depresji, czy w ogóle właśnie zmiany, które dzieją się strukturalnie w mózgu, zwiększanie istoty szarej, zmniejszanie białka CRP, czy stanów zapalnych, określonych interleukin, w ogóle wyłączanie właśnie reaktywności ciała migdałowatego, no mnóstwo rzeczy, które są takie jakby no twarde naukowo, mamy na to skany mózgów MRI, więc jakby jest to jakieś tam potwierdzenie. Bardziej chodzi o to, żeby móc powiedzieć, rzeczywiście wydać jakiś statement, że to działa na większej grupie osób, bo to, że to działa na jedną, dwie, trzy osoby, super, tak może być. I to też mnie w jakiś sposób przekonuje, bo nawet jeżeli to pomoże jednemu człowiekowi, to super, bo to pomogło. Tak. Tylko zanim jakby w mojej głowie urodzi się takie sformułowanie, jakieś takie podsumowanie, że to działa na większą grupę osób i możemy to śmiało jakby polecać, rekomendować, no to zawsze fajnie jest te wyniki zobaczyć. Natomiast co mnie tak jakby uderza, właśnie zobacz, jeżeli powiemy komuś, że sposób myślenia spowoduje, że ten pan nie będzie chorował na choroby serca, nie będzie miał migotania przedsionków i na przykład nie będzie zapadał na choroby neurodegeneracyjne. To wydaje się jakaś czarna magia. Ale jeżeli już powiesz, że sposób myślenia, czyli ten pan nie będzie się tak denerwował, nie będzie miał przewlekłego kortyzolu, kortyzol nie spowoduje mu stanu zapalnego, nie zmieni mu się mikrobiota, nie spadnie mu białko jakiejś tam ostrej fazy, coś tam, to już bardziej przekonuje. Tak. Więc też chodzi o to, zależy do kogo mówisz, ale właśnie chodzi o to, że też ostatnio takie badanka przytaczałam, że na przykład kiedyś powiedziano by nam, że sposób tego jak jemy, czy szybkość jedzenia, na przykład niestrawione resztki, które powodują nam stan zapalny w brzuchu, psują nam mikrobiotę, mogą powodować też zwiększenie otyłości trzewnej, stan metaboliczny i na przykład choroby neurodegeneracyjne. Kiedyś takie połączenie byłoby kosmosem.
Że jak w ogóle szybkość jedzenia, czy to, ile my zjadamy w ciągu dnia, może wpływać na choroby neurodegeneracyjne. A teraz wiemy, że choroby metaboliczne tak mocno wpływają na stan naszego serducha, na układ krążenia, że niesamowicie mocno to w ogóle predysponuje do tego, że występują choroby neurodegeneracyjne, czy jakieś zmiany w mózgu. I kiedyś też dla mnie, w ogóle będąc na... Też już gdzieś tam na jakimś podcaście o tym mówiłam, nie chcę się powtarzać, więc jeżeli ktoś już to słyszał, no to może się utrwali, ale pamiętam właśnie, jak byłam na takim dużym zjeździe Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, taki ogólnoświatowy zjazd ADPD w Nicei. I pamiętam, że do dziś to po prostu chyba zawsze już to będę pamiętała, jak był wykład na temat mikrobioty i stanu naszego przyzębia, chorób w ogóle dziąseł, parodontozy, czyli tego, co bytuje w naszej jamie ustnej, na to, jak te bakterie przedostają się właśnie do mózgu i co tam się wydarza. To dla mnie wtedy to była jakaś czarna magia. Mówię, Boże, co to jest za profesor? W ogóle o czym on mówi? Jak stan w ogóle naszego uzębienia? No i tak sobie potem myślimy, że to jest jakieś tam czary-mary. No i za chwilę mija ileś tam lat i po prostu mnóstwo badań na ten temat. I też jakby tak łatwo jest to sobie wytłumaczyć. No czasem wiadomo, no też status społeczny, czyli niedbałość o jakąś tam higienę, też mniejszy poziom powiedzmy wyedukowania tych ludzi powoduje, że no nie dbają o siebie tak jak powinni, więc jeżeli nie dbają o siebie tak jak powinni, to być może też nie do końca są z dietą tak. Za Pan Braz. To wszystko jest tak połączone, więc jeżeli też, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia wytłumaczenia ludziom pewnych rzeczy, bo jeżeli rozbierzemy to na czynniki pierwsze, to wydaje mi się, że nawet największym niedowiarką jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że naprawdę sposób myślenia, czy sposób jedzenia, czy sposób, nie wiem, łapczywości, czy nawet powolnego jedzenia posiłków może mieć wpływ na to, jak ty się czujesz w ciele. Czyli to połączenie tak. Psycha-soma, to wydaje mi się, że to już w ogóle, nie wiem, czy jeszcze istnieją ludzie, którzy już w to nie wierzą. Być może tak, którzy jeszcze w to nie wierzą, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No właśnie, czy pomyślałabyś rok temu, jak nagrywałyśmy nasz pierwszy podcast, że będziesz zaczynała jako wykładowczyni? To na takim tak, kierunku. Tak, to jest w ogóle, to jest hit i to też... Czy rekrutacja trwa, czy już się zamknęła? Na psychosomatyce chyba trwa. Na psychosomatyce i somatopsychologii właśnie, gdzie to jest w ogóle cudowne zdarzenie i to też... Chcę o tym powiedzieć w kontekście takim, że rzeczywiście jak się idzie za zajawką i za takim swoim serduchem, to się później fajnie mogą spełniać rzeczy, bo tak jak wiesz, ja zawsze się tym SWPS-em jakoś tam fascynowałam i też poszłam na te studia, zresztą byłaś pierwszą osobą chyba, do której zadzwoniłam. Tak. Jak zobaczyłam, że jest rekrutacja, mówię, Karola, ja nie mam czasu, po prostu tyle rzeczy się dzieje, ale dobra, spróbuję. I rzeczywiście tak zafascynował mnie ten kierunek, że gdzieś tam miałam no, taką super, powiedzmy, przelotkę z tymi wykładowcami też prowadzącą, z nadzorującą jakby ten kierunek, że udało się tak jakby moją zajawkę przełożyć na to, że te zajęcia też tam będę mogła prowadzić. I co dla mnie też właśnie w kontekście chociażby tych studiów na psychosomatyce, co było takie znamienne. Wszystkie wykłady, wszystkie zajęcia miałam z lekarzami, z psychiatrami, z neurobiologami, z ludźmi, z psychologami, czyli wszystko było totalnie udokumentowane. Czyli jak poruszaliśmy jakiś temat tego połączenia mózg, ciało, czy w ogóle oddziaływania umysłu na jakieś zdarzenia w ciele, na powodzenie leczenia pewnych chorób, to wszystko byli praktycy. Opowiadali sytuacje ze swojej praktyki, ze swojego życia, sytuacje oparte o prawdziwe historie. Nadzieja Polskiej Służby Zdrowia. No naprawdę tak. I co też było fajne, na tych studiach były super dwie dziewczyny, lekarki, czy nawet trzy, czyli też widzimy, jak lekarze w ogóle chcą się w tym kontekście edukować. I wydaje mi się, że to jest taka trochę przyszłość tej hybrydy nauki. Tak. Zresztą naprawdę bardzo, bardzo prestiżowe czasopisma, to też mówię do wszystkich tych, którzy jakoś tam są miłośnikami PubMedu, czasopisma o bardzo wysokim impact faktorze, czyli jakby tej skali ważności w naszym świecie naukowym, czyli porównujesz się zazwyczaj do Nature, do Science czy do The Lancet, publikują rzeczy związane z psychosomatyką, publikują rzeczy związane z oddziaływaniem umysłu i głowy na ciało, więc wydaje mi się, że to jest no mega, mega coś, co powinno przekonywać. Ja bym też, mi się wydaje, że mamy trochę takie skłonności, żeby bardzo obwiniać tych lekarzy zachodnich, więc ja bym też od tego odchodziła i bardziej pomyślała o tym, że, że lekarze są szkoleni przez system, więc fajnie byłoby rzeczywiście wprowadzić te dodatkowe przedmioty, dodatkowe spojrzenie na medycynę i na leczenie na studia medyczne i wtedy ci lekarze będą tacy, jakimi byśmy ich chcieli, tak? Więc nie możemy też oczekiwać, że lekarz wyszkolony w jakimś nurcie, w tradycyjnym systemie naszym, będzie zaraz proponował medytowanie i też jakby nie denerwujmy się na nich, ale wydaje mi się, że w takich chwilach warto też sięgać do swoich źródeł i czerpać wiedzę od lekarzy, którzy może poszli właśnie bardziej w tę stronę, ale jeszcze właśnie w kontekście osób, które wierzą nauce, tak jak ty, ja też to całkowicie rozumiem i wiem, że to do większości ludzi po prostu bardziej przemówi. Natomiast jak wszystko w nauce, najpierw był jakiś właśnie
świr, oczywiście, który to wymyślił i musiał potem to udowodnić, więc jeżeli wy jesteście tymi świrami albo coś się u was udało zrobić, to jakby inicjujcie te badania, tak? Jakby dołączajcie do tych grup ludzi, którzy to testują, po to, żeby potem kolejne osoby, które są bardziej sceptyczne, mogły z tego rzeczywiście czerpać. Wydaje mi się, że to jest mega ważne. Wczoraj właśnie, super, że o tym mówisz, bo wczoraj miałam spotkanie z bardzo fajną koleżanką Olą Kołodziej z SWPS-u, która w ogóle, jakoś zdarzyło się tak, że oglądałam jej webinar jakiś czas temu na temat depresji, zmian w mózgu i po prostu super się zajarałam. Mówię, kurczę, napiszę do niej, spotkamy się. I też właśnie gdzieś tam nam w głowie siedli taka myśl, taka inicjatywa, żeby działać w ramach takiej fundacji popularyzującej naukę, neuronaukę, bo wydaje się być, neuronauka cały czas wydaje się być trudna. I jest, w moim odczuciu neurobiologia jest czymś trudnym, bo jest, dotyczy czegoś, co jest najbardziej w ogóle no, nierozwikłane, nieodgadnione, czyli mózgu i zarazem tej struktury, która steruje wszystkim, absolutnie. Wszystko moim zdaniem zaczyna i kończy się w głowie. Niestety, jakby jeżeli w głowie jest źle, to tak naprawdę w ciele jest źle. Dlatego mocno chciałybyśmy tą naukę popularyzować, robić jakieś może eventy, jakieś wykłady, przekonywać ludzi też, jak mocna jest ta hybryda związana właśnie z umysłem i z ciałem i z taką funkcjonalną neuronauką, więc wydaje mi się, że sporo się dzieje. W ogóle jak patrzę tak sobie nawet na to, co się dzieje, wiesz, w nauce w Polsce u nas, jakie mamy cudowne ośrodki, które te rzeczy zgłębiają. Więc jakby wierzę, że jesteśmy na początku takiej drogi naukowej, ale ilość tych badań, która jakby wycieka do nas codziennie, ja po prostu też, pewnie kto mnie obserwuje na Instagramie widzi, ja codziennie wrzucam jakieś badanie, które to jest totalnie przypadek, bo ja pracuję w tym czasie, ale ja muszę to powiedzieć, ja muszę po prostu pokazać, ile my mamy tych danych, tych no takich faktów na temat, który łączy, nie wiem, na temat połączenia mózgu, jelit, sposobu myślenia. Że wydaje mi się, że jesteśmy w takim dobrym czasie, żeby tą wiedzę szerzyć i żeby coraz więcej nawet takich niedowiarków zrozumiało, że coś w tym jest, że to nie jest w ogóle jakieś czary-mary. Powiedziałaś kilka razy właśnie o tym połączeniu i że to nie jest zawsze jedna odpowiedź, tylko mamy dużo czynników. Tak. No nie odnosisz wrażenia właśnie, że odchodzimy trochę od takiego myślenia, jest mi to, bo przyczyną jest to, tylko zaczynamy bardziej holistycznie podchodzić do człowieka, że już trudno jest dawać nawet takie naukowe odpowiedzi, wiesz, że to powoduje to. Zdecydowanie. Nie możemy, ciężko jest osądzić to w tej chwili. Zdecydowanie tak, nawet jak ktoś przychodzi do Ciebie z wynikami badań, to tak jak kiedyś, nie wiem, bralibyśmy morfologię, czy tam jakiś lipidogram, wyniki związane z glikemią, to już nie jest takie oczywiste, bo zaczyna się, nie wiem, pytanie o to właśnie, jak sypiasz, jaki masz rytm dobowy, czy się stresowałaś, jaką masz, nie wiem, sytuację w domu. No naprawdę, zaczynamy jakby szukać głębiej i to jest cudowne. Sama ostatnio byłam u pani ginekolog i chociażby rozmawiałyśmy o tym, nie wiem, czy miała pani stresy, w jaki sposób pani je, czy pani się nie przetrenowywuje. Poruszamy aspekty, które kiedyś w moim odczuciu w ogóle żaden lekarz by o to nie zapytał. Mm-hmm. Tak samo jak, no nie wiem, na właśnie chociażby na psychosomatyce, czy na tym, jak coraz więcej mówi się o tym, że terapia poznawczo-behawioralna jest na przykład elementem leczenia depresji, czy jakichś stanów związanych z zaburzeniami takimi neurobiologicznymi, neurologicznymi. Wskazuje na to, jak na przykład jakaś przebyta trauma, czy to, co wydarzyło się w dzieciństwie, może zmieniać nam profil naszego DNA, czyli może wpływać poprzez epigenetykę na metylację pewnych rejonów DNA i ostatecznie przekładać się na ekspresję jakichś tam genów, a geny ostatecznie dają nam białka. Białka to są cząsteczki sygnałowe w naszym organizmie, czyli jakaś totalnie zdarzenie, które wydaje się być no mało somatyczne, a bardziej psychiczne, związane z postrzeganiem i z percepcją, z tym, co doświadczamy, realnie odbija się na przykład na tym, jak zachowuje się nasze DNA. Czyli w ogóle, no wiesz, kosmos. Ja nawet mówiąc o tym, wydaje mi się to taki kosmos i być może niewiarygodne, ale jest super udokumentowane. Właśnie w Sapolskim, Dlaczego zebry nie mają wrzodów, jest takie super badanko dotyczące bliźniaków jednojajowych i dotyczące tego, jak jeden z chłopców właśnie był poddawany, no nie wiem, szykanowaniu, jakiejś traumie za młodu, powiedzmy, i jak jego odpowiedź na stres w późniejszym życiu była zupełnie różna od tego, od jego brata, który miał, powiedzmy, łagodniejsze, lepsze dzieciństwo. Jak to się objawiało tym, powiedzmy, w kontekście wytwarzania kortyzolu w jego życiu, więc no to są po prostu pewne dane, to już nie są takie, wiesz, hipotezy, tylko wydaje mi się, że no mamy tutaj pewnik, że tak jest po prostu. Abstrahując od pewnych danych, to są rzeczy, które są w moim życiu i wiem, że to poniekąd może są w Twoim, no na których za bardzo danych nie ma. Na przykład mnie interesuje taki temat jak astrologia, albo właśnie gadałyśmy o ajurwedzie, która wyróżnia jakby trzy typy metaboliczne ludzi i to, że jednym służy ciepłe, zimne, innym rano, drugim wieczorem, tym yoga, a tym maraton. Mówiąc w dużym skrócie, podlinkuję Wam wszystkie, mam dużo o ajurwedzie programów. Natomiast za każdym razem, kiedy pojawi się u mnie taki temat właśnie bardziej oderwany od rzeczywistości, nie potwierdzony badaniami, pojawiają się takie głosy, że
to jest pseudonauka, tego nie słuchajcie. Mhm. Jakby ludzie nie rozumieją, że mogę... Mówię oczywiście o bardzo małej grupie osób, bo większość moich słuchaczy jakby totalnie czuje oba klimaty. I wiesz, i pojawia się właśnie taki głos, że skoro mówię o nauce, to czemu wrzucam coś o astrologii? Czemu wrzucam coś o ajurwedzie? Czemu mówię o jakichś właśnie duchowych sprawach, które brzmią jak wróżba z fusów? Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest twoim zdaniem jakby każdego taka indywidualna kwestia i jakaś nasza, nie wiem, wrażliwość? Czy to rzeczywiście może ludzi zrażać? Przecież ja uważam w ogóle, że mówimy na przykład totalnie o tobie, o tym, o czym, jakie kwestie poruszasz u siebie w podcaście, czy jakich gości zapraszasz, to uważam, że to jest po prostu coś cudownego, bo ty pokazujesz całe spektrum, jakby ludzie mogą z wszystkiego coś zaczerpnąć i też nie wszystko jest dla wszystkich i naprawdę no, nie będziemy przyjaciółmi każdego i też nie wszystko musi do każdego trafiać, tak jak nie wiem, no sposób w jaki ja mówię, czy sposób w jaki ja przekazuję swoją wiedzę, lub to, że rozmawiamy o buddyzmie, dla kogoś może być super, a dla kogoś zupełnie nie i to, że ty poruszasz takie tematy, po pierwsze wskazuje mocno, że to ciebie interesuje i chcesz o tym powiedzieć, bo coś się dzieje, hej ludzie, jest jakiś temat, który warto poruszyć, bez względu na takie przywiązywanie się, czy to jest dla ciebie, czy nie, bo możesz o tym rozmawiać, tak samo jak, nie wiem, no zaprosiłaś mnie do podcastu i pamiętam, że było parę takich, nasz pierwszy podcast, kiedy ja rozmawiałam z tobą o diecie keto, która wiemy, no jest dosyć mięsna, nastawiona na spożywanie takiego rodzaju pokarmu, takie pokarmy, ale jednak ty chciałaś poznać te kwestie, chcieliśmy o tym ludziom opowiedzieć, więc wydaje mi się, że w ogóle to jest super i fajnie, żeby ludzie przestali na to patrzeć w taki sposób, że ty masz się zamykać na jakiś tam, nie wiem, krąg ludzi, czy poruszać określone tematy, tylko coraz bardziej widzimy, jak to zabrzmi znowu na tak, kurczę, taki truizm, ale holistyka, jak naprawdę te wszystkie rzeczy są połączone. I ja tutaj już, ja się kompletnie na tym nie znam. To przyznam, to nie jest moja bajka, właśnie astrologia, tego typu klimaty. Natomiast ajurweda, czy to, co związane jest z jogą, z medytacją, być może też 5 lat temu, czy 6, jak zaczynałam doktorat i byłam takim, wiesz, totalnie sfokusowanym na komórkach, buforach i odmierzaniu pH, może to nie byłoby dla mnie takie przekonywujące, jak na przykład jest teraz. Więc uważam, że to jest super, że tak przede wszystkim też tak różnorodni ludzie do ciebie przychodzą i chcą mówić o swoich jakby konikach, o swoich tematach. I wydaje mi się, że w ogóle życzę wszystkim, żeby mieli jakąś taką otwartą głowę i nawet jeżeli z czymś się nie zgadzamy, tak jak ja z wieloma rzeczy się nie zgadzam, tak jak no, chociażby mówiłam, że zanim powiem, że coś jest dla mnie jakimś statementem naukowym, to przeważnie sama muszę gdzieś po tym pogrzebać, ale chętnie o tym wszystkim słucham. I tak samo twoich podcastów o... myślę, że sobie muszę odpalić te o astrologii, czy jakieś takie rzeczy, które powiesz, nie mam na ten temat pojęcia, ale chętnie, tak, wiesz, dowiem się nawet, jakie mają ludzie podejście do tego. Wydaje mi się, że po prostu miejmy otwarte głowy i dziwmy się tym wszystkim rzeczom i to jest super. Tak, bo ja bardzo nie chciałabym właśnie, żeby takie treści nas odstraszały, bo mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, dajmy na to, nie wiem, zbieranie kamieni, tak? No nie ma dowodów naukowych na to, że jak sobie kupisz kwarc różowy i sobie go postawisz koło łóżka, to ci coś da. Natomiast w świecie wellnessu to było bardzo, zaczęło się robić bardzo popularne już parę lat temu i ja to widziałam od 2 lat spokojnie, że ludzie to zbierają. I myślałam sobie, fajne, ale w ogóle nie czuję klimatu. To nie znaczyło, że ja uznałam tych ludzi za jakieś właśnie zdecydowanie, nie szamanów. Musi to być twoje, po prostu... Myślałam sobie, spoko sprawa, może kiedyś to zgłębię, albo na przykład kwestia aromaterapii, tak? Aromaterapia akurat ma dużo, jest dużo badań naukowych, które potwierdzają działania olejków eterycznych, oczywiście tych wysokiej klasy, prawdziwych, czystych, bez jakichś tam dodatków sztucznych. Żadnych sztucznych zapachów. I tak samo, na początku wydawało mi się, no dobra, tak potrę sobie kropelkę olejku i jak codziennie będę to wąchać, to rozwiążą się moje problemy z trawieniem, jakby co, w ogóle o czym wy mówicie, to jest w ogóle właśnie znowu jakiś altmet. I dopiero, nie wiem, 2 lata później, czy 1,5 roku później stwierdziłam, a może zgłębię ten temat, tak? A będąc w Stanach, dostałam kamień, który towarzyszył mi przy bardzo fajnym doświadczeniu w moim życiu, w związku z czym ma on dla mnie sentymentalną wartość. I nawet jeżeli ja nie wierzę w to, że ten kamień rzeczywiście jest jakiś magiczny, to on jest dla mnie takim talizmanem, który na przykład po prostu sprawia, że czuję się lepiej. Tak jak powiedziałaś, ja myślę, że też u ciebie jest taka kwestia, że jesteś naukowcem i mówisz też trochę w imieniu środowiska naukowego, dlatego sprawdzasz te badania i zanim coś powiesz, to na pewno to ale tak jak powiedziałaś, są osoby, po prostu dla mnie to zadziałało, ja się tym dzielę, jeżeli dla ciebie zadziała, to jest fajne i my jako zwykli śmiertelnicy po prostu możemy się wymieniać tym. Ale to jest prosty mechanizm na to, no, naprawdę, teraz będąc naukowcem czy nie będąc, no masz coś, co nie wiem, z czymś dobrze to kojarzysz, ta świeczka, nie wiem, będzie kojarzyła mi się z tym, że jestem u ciebie, jest super i być może gdy sobie odpalę taką samą świeczkę w domu, to nic się nie musi zadziać, jakby, nie wiem, może zadzieje się to tylko u mnie, bo mi się to skojarzy z czymś dobrym, czyli na przykład odpuści mi w tym momencie stres, ja poczuję się dobrze, mój
mózg, nie wiem, zacznę się dziwić lub uśmiechać się, nie wiem, do mojego psa, który wcześniej ciągnąłby mnie za nogawkę, bym wychodziła z siebie, a już tak mocno nie zareaguję, czyli na przykład odbiorę to mniej stresująco i w moim ciele zadzieje się coś biochemicznego takiego, że ja się tak nie zestresuję, więc tak może być i to dotyczy Ciebie. Przecież tak też działało placebo. Mhm. Ludzie dostawali naprawdę draże, czy jakieś po prostu wodę, kurczę, z, wiesz, 45. rozcieńczenie glukozy, czy powiedzmy coś, co kompletnie nie działa. Nie chcę tutaj wchodzić w homeopatię, czy działa, czy nie, ale to też jest dla mnie właśnie temat, który trochę tak może działać, że nie do końca coś musi mieć udokumentowane działanie. Bardziej chodzi o to w tym, jak ludzie to postrzegają i w co wierzą. I była taka sytuacja też właśnie na studiach z psychosomatyki. Nie pamiętam jakby detali, ale generalnie chodziło o to, że pojawił się jakiś nowy lek na raka i zgłosił się jeden pacjent, który no, był w bardzo ciężkim stadium i rzeczywiście zgłosił się do tego badania, bardzo mocno uwierzył w to, jak ten lek działa, jakie ma cudowne działanie, jak może mu pomóc i rzeczywiście bardzo mocno cofnęła mu się choroba, praktycznie do takiego stadium, kiedy można byłoby go nazwać wyleczonym. Później przeczytał gdzieś w gazecie, że jednak ten lek nie działa, były pomylone jakieś mechanizmy, wręcz może być nawet tam szkodliwy. Wróciły mu praktycznie wszystkie objawy i zaczęły pojawiać się no, te złe rzeczy w jego ciele. Po prostu nowotwór powrócił. Ostatecznie potem to się znowu cofnęło, ten pacjent zmarł. Natomiast zobacz, jak mocno to, co mamy w głowie i to, jak wierzymy, że coś działa, realnie objawia się w ciele. I no i placebo to jest absolutnie coś przebadanego. Tak samo jak nocebo, czyli coś, jak sobie wkręcimy, że coś działa dla nas szkodliwie. Mhm. Więc ten kamień, o którym Ty mówisz, jakkolwiek można to odebrać, zobacz, na dwa sposoby. Totalne czary-mary, altmet, w ogóle wkręciłaś sobie coś i energia. A z drugiej strony, jeżeli to jest coś, co Ci się dobrze kojarzy, wzbudza w Tobie chociażby takie mechanizmy, które obniżą Twój stres, spowodują, że Ty poczujesz się dobrze, to rzeczywiście Twoje ciało może poczuć się dobrze i przestanie na przykład boleć Cię brzuch. I ja tak miałam, pamiętam, z termoforkiem od mojej mamy, kiedy miałam bolesne miesiączki, na przykład w trakcie studiów. Kładłam sobie ten termoforek na brzuch i nigdy nie zapomnę tego, jak on po prostu, nawet go nie zagrzałam w tym dzień, nie wlałam do niego wody, bo po prostu jakoś tak się stresowałam, ale tylko poprosiłam kumpela, żeby położyła mi ten termoforek na brzuch. Przestał boleć mi brzuch, bo to był termoforek od mamy i ja sobie skojarzyłam to z czymś ciepłym, przytulnym, z domem, a potem się skapnęłam, że w ogóle, kurczę, tam nie było nawet ciepłej wody, więc nic mnie nie grzało. I mega. No głowa, po prostu. A to jest tak samo, tak przyszedł mi do głowy właśnie taki przykład nawet z, nie wiem, z jakimiś zajawkami czy z zainteresowaniami, tak? Jeżeli ja powiem, że dla mnie najlepszym sposobem na odstresowanie jest gotowanie, więc polecam wszystkim, to jest super i po tym będzie Wam lepiej, w ogóle czysta głowa, tak. Kreatywność i tak dalej, nie? I przyjdzie, ale bo ja nie lubię, nie lubię tak, gotować. Tak, ja nawet nienawidzę gotować i mnie by to frustrowało. Tak, i byś stwierdziła, jeżeli ja się przemogę i zacznę gotować, to będzie mi lepiej. No nie, no bo po prostu dokładnie. Twoja, nie wiem, osobowość, Twoje preferencje, no jakby nie brzmi Ci dobrze to gotowanie i w tym czasie wolisz sobie iść na rower, tak. Albo a dla kogoś pójście na rower będzie czymś kosmicznie tak. Jakby nieprzyjemnym. No mi się nie chce iść na rower. Tak, i jak to pięknie się zamyka taką klamrą, że przede wszystkim im jesteśmy starsi, też dzisiaj mieliśmy o tym rozmowę, nie? Jak właśnie rozmawiałyśmy o tym, że że jestem taka stara zamiast. Że ja się tak bardzo cieszę i w ogóle nie mam problemu z postępującym wiekiem, tak jakby, bo po pierwsze to już nie chcę powiedzieć jakieś kosmiczne rozkminy, ale że czas jest tak bardzo dla mnie pojęciem względnym, bo nie wiem ile będę na przykład żyła, tak. Więc zatrzymuję sobie, rzeczywiście żyję w tym, co jest teraz i czuję się super, czuję się, nie wiem, bardziej świadoma jakichś swoich wyborów, tego, co jest dla mnie dobre, a co nie jest, bo jakieś tam x rzeczy przetestowałam. I to też pięknie mówi o tym, jak coś, co jest dla Ciebie dobre, nie musi być dobre dla mnie, ale tylko w momencie, kiedy ja to sprawdzę, zobaczę, co jest dla mnie dobre, nie dlatego, że Instagram tak mówi, czy koleżanka tak mówi, bo trzeba robić crossfit, biegać, czy cokolwiek i Karolinie ten kwarc pomógł, a mnie nie, tylko znaleźć w sobie coś, co ja lubię, co mnie relaksuje, co mnie luzuje, co powoduje, że ja się jakoś tak odcinam umysłem, otaczać się też takimi ludźmi, którzy są super dla mnie i jeżeli nawet wiesz, no Twoja kumpela jest Twoją lepszą kumpelą, my się przyjaźnimy, ona wcale nie musi być dla mnie spoko, bo ja zupełnie inaczej z nią rezonuję. Też, no właśnie mówię, szukanie tego swojego i takie odpuszczanie tego, że to nie musi wcale działać. A zarazem też otwartość głowy i takie, wiesz, dziwienie się na to, że wcale nie musi tak być, że to nie działa, albo że to jest altmet, albo że to jest jakieś czary-mary. Tylko, nie wiem, wydaje mi się, że im bardziej będziemy mieli otwarte głowy, nie etykietujmy, to będziemy szczęśliwsi pod każdym względem. Bo tak naprawdę z wszystkiego można coś zaczerpnąć i jakby przełożyć to na siebie. Dokładnie tak jak zaczynałyśmy rozmowę w kontekście buddyzmu, że ja się nie chcę nazywać buddystką, nie wiem, nie jestem żadną mniszką, nie praktykuję też tak, że co tydzień jestem w szkole i robię medytację, nie wiem, w grupie. Chodzi o to, co mam w głowie, co to mi daje. Jeżeli czuję, że to daje mi bardzo dużo i to dużo zmieniło w moim podejściu do życia, to super, nawet jeżeli to będzie jedna z 10 jakichś, wiesz, doktryn czy zasad. Wydaje mi się, że
Kurczę, no to tak z wiekiem chyba mi przyszło. Powiem Ci, że patrząc na Ciebie, to myślę, że wiele osób może uwierzyć w to, że czas nie istnieje, bo między nami jest 10 lat różnicy. No, to jest w ogóle jakaś mocna. Znaczy, no 9 z hakiem, ale w tym momencie, kiedy jeszcze nie skończyłam moich urodzin, tak mówiąc enigmatycznie, to jest 10 i to jest idealny przykład na to, że jakby możesz rozmawiać ze swoim rówieśnikiem i czuć totalną przepaść, możesz rozmawiać z małym dzieciakiem i mieć wrażenie, że to jest twój największy nauczyciel. I tak samo możesz mieć kumpelę, która jest od ciebie 10 czy nawet 20-30 lat starsza, bo każdy z nas jest jakby na swojej zupełnie innej drodze i też mam wrażenie, że przez to, z jakim tempem, w jakim tempie przyswajamy nie tylko wiedzę, ale też życie, to my możemy naprawdę dojrzeć w rok, tak jakbyśmy przeżyli 20 lat. Zdecydowanie. No, nawet rozmawialiśmy też dzisiaj o podróżach, nie? Jak w ogóle uważam, że nie ma szkoły, tytułu, profesury, niczego, co tak kształtuje nas jako człowieka, w moim odczuciu, jak właśnie podróżowanie i mam nadzieję, że mi się w końcu to spełni, że będę mogła na parę lat sobie właśnie zrobić te najważniejsze studia ever, co dla mnie właśnie, czym dla mnie są podróże, doświadczanie ludzi, bodźców, miejsc, wiesz, smakowanie tego wszystkiego i układanie sobie w głowie tego, tak naprawdę, to jest w ogóle, uważam, że to jest coś, co kształtuje nas jako ludzi, pod każdym względem i właśnie wydaje mi się, że to jest takie przyspieszone postrzeganie świata, ale w takim kontekście, że nie, że czas nam ucieka i się starzejemy, tylko jesteśmy w stanie na przykład jakąś podróżą, powiedzmy na rok, czy nawet na kilka miesięcy, jakimś wyjazdem, który będzie dla nas znaczący. Jeszcze poznamy ludzi, którzy mogą wywrzeć na nas dobry lub też zły wpływ, ale jesteśmy dużo bardziej się w stanie ukształtować niż jakieś studia, czy nie wiem, no taka codzienna rutyna naszego życia, więc dlatego moim zdaniem czas nie istnieje po prostu. Kropka. Kropka. Nie, ja się zgadzam oczywiście w pełni, jeśli chodzi o podróże i zawsze traktuję moje przygody z mieszkaniem w różnych miejscach jako takie, jak inne życia. Ja mam wrażenie, że byłam inną osobą, że ja inaczej mówiłam, że inaczej się zachowywałam, inaczej się czułam i to jest coś, na co właśnie tak jak powiedziałaś, żeby nie patrzeć na to tak ze smutkiem, że czas nam upływa i ja tak często patrzyłam na przykład mój czas spędzony w Madrycie, czyli w mieście, które obie kochamy, że to już nie wróci, że to było takie beztroskie i w ogóle jest mi tak przykro, a z drugiej strony myślę sobie, wow, mogłam już w tym młodym życiu doświadczyć takiego rozdziału, który brzmi jak historia jednej książki, a ile jeszcze może być przede mną, jak ja się cieszę, że każdego dnia wybieram to, żeby sobie tę książkę swoją pisać. Tak, Boże, proszę. Ale jak ładnie, właśnie, bo ta woda tak jakoś wpłynęła na taki liryzm. No, zdecydowanie tak, uważam, że nie wiem, no tak dużo rzeczy teraz się dzieje w świecie i to wszystko tak szybko płynie, że wydaje mi się, że taki trochę też koronawirus niestety, który trwa, w sumie pandemia dzisiaj tak. Też w mojej głowie jakoś to się tak pożegnało, ale przecież absolutnie pandemia jesteśmy nie, w trakcie tak, tego tak, wszystkiego. Tak, potwierdź to, że to nic tam nie zniknęło. Nic nie zniknęło, dalej jesteśmy w ciemnym miejscu, że tak powiem, żeby nie nazwać tego inaczej, jak wiele rzeczy się zmieniło w głowach, takie mam wrażenie, nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, ale u mnie w życiu też bardzo dużo się przewartościowało właśnie tego takiego zatrzymania, kiedy sobie uświadamiamy, że to wszystko jest niewiele warte w sytuacji, kiedy mamy takie zetknięcie i styczność ze zdrowiem, czy z życiem, z tym, co się może wydarzyć, wszystkie plany, wszystkie jakieś, nie wiem, wielkie, wiesz, snucie, nie wiadomo jakich scenariuszy na następne miesiące, tak naprawdę może zniknąć w jednej sekundzie. I to też pokazuje, że no i co to znowu pokazuje Karola, bo też no teraz, to pokazuje absolutnie teraźniejszość. Tak, bo, znaczy, ja to wiesz, też parę razy już o tym mówiłam, ale rozmawiałyśmy o tym przecież na samym początku pandemii, że my jako ludzie XXI wieku żyliśmy w takim poczuciu, że mamy panowanie nad swoim życiem. Tak. I to mnie najbardziej chyba rozłożyło i to mi aż się śmiać chciało na początku właśnie pandemii, że żyjesz myśląc, że po pracy zrobisz to, w weekend pojedziesz gdzieś tam w wakacje, zaplanowałeś sobie jakiś tam inny wyjazd, potem sobie zrobisz jakiś kurs i nagle przychodzi pandemia i ty sobie zdajesz sprawę, że kurczę, to nigdy nie było zaplanowane, tak. Tego planu nie było, to było w twojej głowie, jakby ty żyłeś tą projekcją znowu, ale tej pewności nie było nigdy, czy jest pandemia, czy nie. Nigdy nie wiesz, co się stanie w drodze do domu. Nie mówię tu oczywiście o jakichś katastroficznych rzeczach, ale po prostu zmiana planów, tak, odwołany lot, czy nie wiem, potkniesz się i no, nie będziesz mógł surfować, czy coś w tym stylu. I zawsze tak było. Jakby nie potrzebowaliśmy pandemii, żeby żyć w ten sposób, ale chyba jej potrzebowaliśmy, żeby sobie uświadomić, tak. Że no, tylko to, co jest w tej sekundzie, to jest ten obszar, ten ułamek czasu, z którym mamy władzę. I to jest przerażające, ale takie uwalniające jednocześnie. Tak, zdecydowanie. I też taka akceptacja właśnie tego, że może przydarzyć się wszystko. I tak naprawdę
zaakceptowanie tego i nie wiem, no szczęśliwie nie spotkała mnie jeszcze żadna tragedia, nie wiem, no nie zdarzyło się nic jakiejś mojej bliskiej mi osobie, czy w zawodowym życiu nie mam jakiegoś krachu, że no coś to rzeczywiście mogłoby spowodować, że byłoby mi przykro lub źle, więc też nie chcę mówić o rzeczach, które mi się nie przytrafiły, natomiast to, co nad czym mocno pracuję, właśnie nad taką akceptacją, też to, co pokazała nam pandemia, że coś się może wydarzyć, więc zaakceptuj to. Nic nie może zrobić, no zdarzenia się dzieją, a wszystko jest kwestia tego, jak my to interpretujemy i jak my do tego podchodzimy. I mi rzeczywiście ta sytuacja, kiedy też no, pewne wyjazdy mi się odwołały, no bardzo dużo też w życiu zawodowym się zmieniło, no bo siłą rzeczy, no konferencje, wykłady, jakieś tam rzeczy edukacyjne, w które byłam zaangażowana, no wszystko stanęło, ale też wytłumaczyłam sobie, że właśnie no, trzeba to zaakceptować, nie mam na to wpływu, a jeżeli nie masz na to wpływu, to to odpuść i wtedy będziesz szczęśliwym i wolnym człowiekiem. Nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale, że tak powiem, wezmę Cię nie pod włos, ale spontaniczne pytanie. Mówisz o akceptacji, a jak czujesz się właśnie mając tyle... Już nie chcę tutaj może dramatyzować, ale jakby borykasz się ze swoim zdrowiem od jakiegoś czasu, masz dużą wiedzę na ten temat, a jednak mija rok i nadal jakby te rzeczy nie są rozwiązane. I w jaki sposób Ty odnajdujesz akceptację względem swojego zdrowia, mimo że jakby znasz niby w cudzysłowie rozwiązania, wiesz gdzie się zbadać, wiesz jak to zinterpretować, wiesz jak zhakować to życie, mózg i tak dalej, ale jednak nadal te problemy są i tak. Jak sobie z tym radzisz? No wiesz, przykład tego, że to się zdarzyło tam mi rok temu, właśnie jakaś ta niefortunna diagnoza, sepsa, pobyt w szpitalu, wycinanie, kurczę, tam grzebanie w brzuchu, coś z czym cały czas jakby się borykam, czyli właśnie te problemy jelitowe, mimo że jakoś wokół mnie są też super mądrzy ludzie, od których tam czerpię, ale mimo wszystko nie do końca da się to wyrównać, więc co mogłam zrobić? Musiałam to zaakceptować, mimo że mam na ten temat wiedzę. Też trochę jest tak, że szef bez butów chodzi i jakby moje a życie... Tak nie powinno no być. Właśnie, nie zawsze jest też tak, że wszystko jest idealnie, tak jak być powinno. Natomiast akceptuję to i mam nadzieję, że to w końcu minie, więc jakby rzeczywiście wiedzę na ten temat mam, ale to też fajnie może pokazać, że nasze życia nie są idealne, czyli ja też borykam się z takimi rzeczami, borykam się z rzeczami zdrowotnymi, plus to, że właśnie paradoksalnie pracuję głową, a non-stop mam jakieś urazy głowy, Ty doskonale o tym wiesz, ja już miałam 3 wstrząsienia mózgu, ostatnio znowu jakiś uraz, miałam tomografię, jeden wypadek na rowerze, więc cały czas też coś jest z tym mózgiem, więc mam nadzieję, że pewnego dnia po prostu on nie przestanie działać, ale też teraz paradoksalnie też myślę, że mogę o tym powiedzieć, sporo osób do mnie pisało, jak Ty się Asia chronisz przed kleszczami, przecież ja jeżdżąc do lasu z biwaki z Maćkiem. No, przytrafiło mi się, wiesz, głupia akcja, że totalnie na polance złapałam kleszcza, też teraz borykam się z boreliozą, więc wiesz, jakby akceptuję to. Karola, no naprawdę znasz mnie, widzisz, że jakoś nie chodzę zdołowana, życie toczy się dalej, jakoś tam się leczę z tym wszystkim, mam nadzieję, że to minie. No, ale na przykład bierzesz antybiotyk, bo nie masz wyjścia, tak. A masz taką wiedzę o mikrobiomie. Tak, i boli mnie to strasznie. Właśnie, i za każdym razem ja łykam ten nie, antybiotyk, bo tak, staram się z tej boreliozy teraz wykaraskać i po prostu pokonam tego kleszcza, nie dam mu się. A mam z drugiej strony wiedzę, jak bardzo mikroflora jest ważna, więc staram się no bardzo mądrze do tego podchodzić, się suplementuję, stosuję probiotyki, masę innych rzeczy, bo rzeczywiście no jakąś tam wiedzę mam, plus, tak jak mówię, korzystam z osób mi bliskich, mądrych w tym temacie, więc tym bardziej mnie to boli, no ale co mogę zrobić? Akceptuję to kompletnie i jedyne, co mogę powiedzieć, to właśnie to, że wiem, że jak sobie ułożę to w głowie dobrze, też łatwiej będzie mi to przejść. I moje przecież problemy zdrowotne właśnie z tym brzuchem, ta niefortunna diagnoza, kiedy właśnie przez przypadek wycięto mi wyrostek i to jeszcze źle. Pozdrawiamy. Więc borykam się z tym cały czas, ale wiem, że gdybym miała właśnie taki mindset, żebym była zła na tych lekarzy i zaklinała ich jeszcze i nie wiem, tutaj wiesz, wytaczała sprawy, bo też takie miałam sugestie, że powinnam tutaj się... Byś dostała wrzodów. Tak, myślę, że tak. Myślę, że byłoby jeszcze gorzej. Ja to odpuściłam, no trudno, no zdarzyło się. Staram się teraz jak mogę z tego wyjść. Może byłoby dużo fajniej, może mogłabym być znowu bardziej aktywną osobą. Tak, natomiast... Ale przez to trochę właśnie przestałaś się cisnąć na siłowni. Dokładnie tak. I zmieniłaś też... inaczej tak, na odżywianie, zgłębiłaś tematy, na które może nie miałaś czasu, bo po prostu zaszła zmiana. Zdecydowanie. Więc ja myślę, że wszystko można wynieść tak, coś dla siebie. Na przykład moja zajawka, powiedzmy, w ogóle przygoda z jogą, która zaczęła się rok temu, wydarzyła się, myślę, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie miałam poharatany brzuch, nie mogłam za bardzo robić martwych ciągów i kurczę, chodzić na siłownię, więc poszłam na jakieś delikatne rozciąganie, na jogę i wtedy się kompletnie w tym zakochałam. Nie wiem, czy to zdarzyłoby się w tym czasie, więc jakby ja chcę z tego widzieć jakieś, wiesz, profity, czerpać jakieś tam pozytywy. Natomiast to, o co się modlę i po prostu chciałabym już właśnie nie więcej nie uderzać się w głowę i to na pewno, więc po prostu... Życzymy Ci się, Kasiu. No, mam nadzieję, że to się też... Ale mądra osoba powiedziała właśnie, że... To była Katarzyna Miller, pani Katarzyna Miller, powiedziała właśnie, że wyzwania, które dostajemy od losu są jakby odpowiednio proporcjonalne, wprost proporcjonalne do tego, co jesteśmy w stanie
znieść, więc dźwignąć widać w tym jakby, momencie. To może dobrze, że trafiło na ciebie, oczywiście wiadomo, że nie chcę ci tych rzeczy, ale może dobrze, że trafiło na ciebie z tymi problemami, bo wiesz, co ci jest, masz ludzi wokół siebie, którzy mogą jakby stać na straży tego, jak jesteś leczona chociażby i możesz właśnie chociażby też swoją głową trochę to regulować, tak? Czyli inna osoba mogłaby wpaść w kompletną po prostu depresję, załamanie i nie dziwię się wcale, jakby daje pełne przyzwolenie, bo to są no, straszne rzeczy, tak? Każdy sytuacje, odbiera kiedy inaczej. Kiedy na wyrostek, który w ogóle co nie jest twoim problemem, to w ogóle jest jakiś absurd. Czy to w ogóle wycięcie wyrostka to jest jakby, wiesz, małe miki, chodzi o to, co tam się działo później. Tak, konsekwencje tego, tak? Właśnie te sepsy, czy tam te wszystkie rzeczy, które zdarzyły mi się tydzień przed ślubem, więc też powinna mówić, Boże, może byłoby lepiej, miałabym, chociaż mój ślub w ogóle był najlepszą imprezą mojego życia, ale w każdym razie mogło być inaczej. I ten stres, który wtedy miałam, ale ułożyłam to w głowie, odpuściłam i też chciałabym, żeby może wybrzmiało to, że najgorsze, co możemy zrobić, oczywiście no zdarzają nam się, mi się nie przytrafiły jakieś tragedie, ludzie mają naprawdę tragedie, no jakby borykam się z jakimiś takimi no mikro dla mnie w moim odczuciu problemami. Tak, ale pamiętaj też, że innych nie masz, więc masz prawo je przeżywać. Tak, ale chodzi o to, że po prostu odpuszczenie i świadomość tego, że naprawdę, jeżeli my mamy dobre podejście w głowie do tego i dobry mindset, to jesteśmy w stanie wspomóc terapię przeciwnowotworową, czy terapię, nie wiem, w trakcie, kiedy leczymy się z depresji, czy jakichś innych bardzo ciężkich chorób, jesteśmy no nie o ileś tam, nie chcę rzucać 70-80%, ale tak mocno wspomóc, że to jest w ogóle aż trudne do wyobrażenia. I ja wiem, że gdy miałam moment właśnie tego odpuszczenia, nie był to dla mnie stresujący czas, dużo lepiej też czułam się z brzuchem. Później pojawiły się jakieś inne elementy w moim życiu, jakieś, nie wiem, przeprowadzki, zmiany, chociażby koronawirus, który też jakoś tam mnie dotknął. Znowu zaczęły się problemy z moim brzuchem, co też pokazuje, zresztą Emilia Cesarek, serdecznie pozdrawiam, ekspert nasz od Jelit, była u Ciebie zresztą. Otóż Emilka też tak dużo o tym mówi, jak głowa, podejście do tego wszystkiego wpływa na Jelita i ja to mocno odczuwam, więc znowu pięknie zamyka się koło psychosomatyki. Ja pozdrawiam mój piękny rytm dobowy, cykliczność i relaks w czasach pandemii i piękną cerę i teraz przyjazd do Warszawy i jakby powrót tych samych problemów, no po prostu, jakby wiem dokładnie, skąd to się wzięło i akceptuję to, ale właśnie wystarczy, że odpuścimy, zaczyna nam wszystko ładnie pracować, a potem wracamy do swoich starych jakichś tam nawyków i to potem wraca. Tak. I, ale to też jest jakby okej. I też warto to powiedzieć, no bo jakby żyjemy, tak? Żyjemy w tym fizycznym świecie. Jesteśmy cykliczni, wszystko jest cykliczne. Tak. Każdy narząd jest cykliczny, tydzień ma 7 dni, wiesz, miesiąc tam 30, wszystko jest jakimś tam cyklem i chodzi o to, że po prostu akceptujmy to, natomiast jeżeli coś się, cudzysłowie, wykrzacza, coś, nie wiem, na moment się zatrzyma i coś nie idzie tak, jak powinno, no to, no mówię, nie chcę brzmieć jak jakiś mędrzec, ale właśnie zaakceptowanie tego, że jest zwrot akcji, stop, trzeba się zatrzymać, coś się przytrafiło zdrowotnie, albo coś nie wyszło. W moim życiu właśnie to mi daje jakaś tam zmiana, powiedzmy, duchowa, tą akceptację. Moja koleżanka Ola, którą poznałam na seszelach, powiedziała, że jej przyjaciółka zawsze jak ktoś się przytrafi pozornie złego, to zaraz mówi, to nawet lepiej. I bardzo mi się to spodobało i ja stwierdziłam, że ja w sumie też byłam zawsze taką osobą, tylko nie miałam tego pięknego powiedzenia. I mam taką naturę, że jak coś mi się przytrafi złego, to zaraz staram się sobie wyciągnąć z tego jakąś lekcję i na przykład pomyślałam sobie w kontekście twojego ślubu, że przez to, że do końca nie wiedziałaś, czy on się odbędzie, to nie byłaś taka tym zestresowana. Tak, nie byłaś zestresowana, o Boże, jak ja będę wyglądać, co też jest spoko, ale wiadomo, czy co tam może nie pójść, tylko myślałaś sobie, czy będę w stanie w ogóle się ruszyć. Dokładnie tak było. Pamiętam, że lekarza właśnie pytałam, panie doktorze, czy w ogóle ja mam płacić za jedzenie, nie wiem, co tam z wszystkim. Nie miałam żadnej makijażystki, nikogo od fryzury, wszystko zrobiłam sobie sama, po prostu cieszyłam się tym, że w ogóle ten ślub się może odbyć i wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, jak ty mówisz, stresowałabym się dużo bardziej i robiłabym z tego jakby większy cyrk w mojej głowie. No, mega dużo wyniosłam z tych wszystkich perypetii zdrowotnych. Jakby przyznam, no nieskromnie, że cieszę się, mam nadzieję, że to minie i już jakby już swoje odczułam. Manifestuję z moim facem. Natomiast mówię, też mocno mi to jakby ugruntowało i też moja decyzja właśnie, znowu zamyka się tutaj koło na zajawkę, decyzja na pójście na studia z psychosomatyki, na tą całą zajawkę, też była podyktowana tym, jak ja się wtedy czułam. Czyli jak zobaczyłam sobie, jak to głowa tym wszystkim bardzo mocno, wiesz, zarządza, orkiestruje. To jeszcze na koniec, bo powiedziałaś przed chwilą o tym, że podczas spaceru, czy tam leżałaś na polanie i ugryzł cię kleszcz. Lubicie sobie biwakować, chodzić do lasu. Tak, i wszyscy zawsze mnie pytali, jak ja się strzegę przed kleszczami. Więc powiedz mi, co ci to daje? Bo wiem, że też masz naukowe takie podejście do tego. Daje mi, w ogóle to daje mi życie, daje mi tak serio. Już po prostu nie wiem, co, wiesz co, to jest teraz akurat, no, jest Manu, więc go zabieramy powoli. Nasz tam go uczymy, tak, nasz piesek.
wiesz, to taki jeden dzień i szczególnie jeżeli zostajemy sobie na noc, co uwielbiam, Maciek mnie tego nauczył, rzeczywiście śpimy sobie w lesie, nawet jak jest zimno, powiedzmy mamy ten nasz ekwipunek, raz zdarzyło nam się nawet spać, to po prostu musiałam mojemu mężowi udowodnić, że to zrobię bez namiotu, czyli totalnie śpiworek i wiesz, mrok, noc, nic nie widzisz i taki totalny kontakt z lasem, czyli po prostu w śpiworze na gołej ziemi, powiedzmy, w zimą. Znaczy po pierwsze chciałam powiedzieć zimą. W lesie. Mieliśmy ciepłe śpiworki, ale... Zwierzęta. Mieć... Tak, ja w ogóle o tym wtedy nie myślałam. Ja bym się troszeczkę... No bałam się trochę. Zaniepokoiły. Później, na drugi dzień tak sobie uświadomiłam, że kurde, w sumie bałam się. Maciek powiedział mi później, że tam były wilki. Więc... Słuchajcie, wycinam ten fragment. Wiesz co, no, Karolka daje mi bardzo duży dystans od tego codziennego kieratu, życia w Warszawie, tego chaosu, tej codziennej pracy, tego wszystkiego, co się dzieje, wiesz, w związku z, nie wiem, social media, jakieś tam ludzie, w ogóle... Bodźce. Więc to na pewno uwielbiam, po prostu ten rytuał zrobienia sobie kawki, zjedzenia sobie, nie wiem, ziemniaczka z ogniska. I cudowne jest to, że tak się z Maćkiem, z moim mężem spiknęliśmy, że oboje to uwielbialiśmy jeszcze zanim się poznaliśmy i teraz po prostu mamy takie kombo i robimy to razem. I to jest absolutnie taki nieodzowny element naszego życia. Właśnie. Wy się dopasowaliście, bo pomyśl sobie, że jest jedna osoba, która lubi luksusowe warunki w hotelach, a druga chce biwak na dziko, to by myślę, że tak nie do końca kliknęło, chociaż kto wie, można się nawrócić. Można, wiesz, można się nawrócić albo w drugą stronę, tak, uznać, że to nie dla Ciebie. W każdym razie chcę Ci powiedzieć, że powiedz nam o tych kąpielach leśnych, bo to jest fajne. Przy Mrynioku, tak, w ogóle też teraz widzę, że coraz więcej się o tym mówi, a pamiętam, że mi Maciek książkę pokazał, to chyba 2 lata temu, czy tak. Hiszpańscy autorzy, wbrew pozorom, jest to japońska jakby technika i zaczerpnięte z Japonii, tak po prostu kąpiele leśne, nazywamy to górnolotnie, chodzi o przebywanie po prostu wśród zielonego, w lesie, doświadczanie natury, doświadczanie zapachów lasu, jakby wiesz, nie mówię o przytulaniu się do drzew i chodzeniu boso, co jest ale super, ale bardziej chodzi nawet o to, żeby po prostu być w lesie, być wśród zielonego koloru, który nas bardzo luzuje, zmniejsza nam poziom kortyzolu i zachęcam do tej książki Shinrin-yoku, taka biała z zielonymi drzewkami, nie pamiętam dokładnie autorów. W każdym razie dużo badań też dla miłośników, no właśnie, evidence-based, właśnie, które pokazują na to, jak mocno spadają nam parametry stresu, jak to wpływa bardzo dobrze na mózg. No po prostu, no wracamy znowu, zataczamy koło, wracamy do korzeni, czyli nie wiem, badania na japońskich pracownikach, wiesz, dużych korporacji, które wykazują, że nawet posiadanie roślinki w biurze, czy patrzenie sobie na ptaszka, który gdzieś tam siedzi na drzewie. Tam pionowe ogrody, nie? Tak, tak, tak. I w ogóle tam jest kilka już, tam jest bardzo duży ośrodek, który bada tak naprawdę, no wiele badań się tam dzieje, ma miejsce w kontekście właśnie wpływu kąpieli leśnych i przebywania wśród natury. Na to, jak ci pracownicy, nie wiem, są wydajniejsi w pracy, to też jest takie, wiesz, sobie błędne koło, bo idźmy do lasu, bądźmy bardziej wydajni w pracy. Tak, nie złamać. Natomiast chodzi o to, jak zmienia się po prostu ogólnie dobrostan, nie? Więc to jest super i ja po takim jednym dniu, na przykład z nocą, czy nawet po całym dniu, jak sobie jedziemy do lasu, w ogóle wracam, no tak zchillowana, jakbym była, wiesz, tydzień gdzieś tam na wakacje, więc polecam. Natomiast tutaj w kontekście, tak, mojego ataku kleszcza, absolutnie używanie mugi, jakichś tam środków przeciwkleszczowych i do tej pory nigdy mnie nie dopadł. Właśnie wtedy, kiedy się nie popryskałam, okay, tak się wydarzyło. I też troszeczkę mitem jest to, że kleszcze gdzieś tam spadają z drzew, oglądajmy się, nogi, łydki, właśnie te niższe piętra, powiedzmy, okay, lasu czy jakieś polany, bo tam niestety te łobuzy czyhają, także to taka przestroga tylko. Ja słyszałam taką mądrość ludową i nie wiem, na ile to jest potwierdzone, ale z paru źródeł słyszałam, że jeżeli chodzimy po lesie, czy też po tej polance, z telefonem, mm-hmm, to przyciąga kleszcze. Naprawdę, o tym tak nie wiedziałam. Sprawdzę to. Ja znaczy na pewno kleszcze mają coś z odbiorem pola elektromagnetycznego, tak, i wiem, że są takie jakieś tam patenty, które można stosować, że zaburzają im, powiedzmy, tą percepcję, ale o tym nie wiedziałam, to ciekawe. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, czy jeśli chodzi o adaptogeny, mm-hmm, to czy są badania już potwierdzające działanie adaptogenów? Bo to jest trochę taki klimat miliard też, badań, tak? I po prostu ashwagandha, to się śmieje, że to jest tak, po prostu jak rutinoskorbin, czy witamina C, ashwagandha, rhodiola, bakopamonieri. Zresztą wiesz, że kocham adaptogeny i cały czas gdzieś tam siedzę i szukam na ten temat. Zresztą z Health Labsem te produkty mózgowe, które teraz robię, bardzo mocno bazują na adaptogenach, na grzybach, na Alliance Mane, czy na Reishi, na Cordycepsie. I to nie są już żadne czary mary. Tak, ale kiedyś to też były ludowe mieszanki, tak, a w tym momencie mamy badania i środowisko naukowe jest zafascynowane. Tak, tak. Czaga, chociażby nasza rodzima z brzozy, z tak zwanej czeczoty brzozowej, czyli taka narośl na brzozie, już od dawien dawna, wiesz, w medycynie ludowej polskiej była stosowana jako taki środek zalewany po prostu spirytusem, robienie nalewki, czy robienie po prostu takiego dodatku do codziennej rutyny. Prowitalny, jakby obniżający odpowiedź układu odpornościowego w tym dobrym kontekście, w kontekście autoimmunologii, zwiększający
wspierające regenerację, masa badań. I w tej chwili, jak sobie wpiszemy w PubMed, czy gdzieś tam w NeuroExpert, czy tam w Examine.com nazwy tych adaptogenów, to wychodzi po prostu mnóstwo badań. Tak. Więc jak najbardziej tak, może kiedyś więcej na ten temat pogadamy, bo to jest temat rzeka. Tak, już będziesz miała też swój arsenał. Tak, tak. Niedługo już ten mój arsenał się właśnie razem z Michałem tutaj tą strefę neuro w Polsce. Mam nadzieję, że trochę zrobimy coś dobrego, bo staraliśmy się połączyć tak te związki wszystkie, żeby to rzeczywiście miało sens. I też wytłumaczyć ludziom, że adaptogeny są super, ale nie brane wszystkie na raz i nie brane bez sensu, bez ładu składu, bo każdy może działać trochę inaczej. Czyli nie wiem, jak bierzemy coś na wspomaganie poziomu dopaminy, to już wtedy nie bierzemy czegoś, co ma nas totalnie chillować i działać na przykład jak CBD. Więc ważne jest to, żeby robić to z głową i w ogóle otwierać się na to, bo te ziołowe... W ogóle uwielbiam roślinną suplementację, tak jak rozmawiałyśmy już w kontekście ETAS, czy tych wszystkich innych... Zapraszamy do naszego podcastu o suplach. Roślinna suplementacja, szczególnie właśnie adaptogeny, które mają nas zaadaptować do po prostu tego, żeby sprostać jakimś tam codziennym stresom i nie do końca dobrym, powiedzmy, bodźcom, które do nas docierają, mają po prostu zwiększyć nasze rezerwy naszego organizmu, czyli taki trochę upgrade roślinny. Uwielbiam. Upgrade roślinny w ogóle brzmi pięknie, więc Asiu, powiedz nam na koniec, jeżeli ktoś lubi Cię słuchać, to oprócz naszej wspaniałej serii, to gdzie możecie znaleźć... Miał być mój podcast, pamiętasz, kiedyś o tym rozmawiałyśmy, tak. Ale też przewartościowałam sobie ilość rzeczy, które teraz gdzieś tam w moim życiu są i chcę mieć też czas dla mojego psa, mojego męża, pojeździć na longboardzie, nie wiem, cokolwiek porobić, więc nie mam po prostu czasu teraz i na te wszystkie inne działania. Rzeczy. Więc na razie mój podcast myślę, że jeszcze zostaje na jakiś czas, powiedzmy, anulowany, nie mam po prostu czasu. Zawsze jesteś mile widziana. Zawsze mogę wpaść do Ciebie. Natomiast na pewno dużo działam na Instagramie, to jest bez zmian. Mam też swojego bloga, gdzie gdzieś tam piszę. Działam też w takim stowarzyszeniu Psyche Somapolis dla osób chorych onkologicznie. Jestem tam takim wykładowcą, edukatorem. Na Facebooku te transmisje są online, też można obejrzeć. No gdzieś tam się też udzielam w różnych miejscach, już nawet nie pamiętam teraz, jakie to są miejsca i portale, ale jak mnie ktoś zaprasza, to jestem. Jestem też ekspertką razem z Tobą w Her Impact i też tam mamy fajne plany, żeby trochę poedukować, poprzekazywać jakieś tam, wydaje mi się, wartościowe treści. No i może coś niedługo napiszę, ale jeszcze nie chcę zdawać tutaj, dawać szczegółów, bo nie jest, powiedzmy, jeszcze pewne, ale zbieram się do tego mocno. No i ale jak wrzucasz artykuły, to zazwyczaj po prostu na Instagramie informujesz tak, o tym, to jest tak, u Ciebie. I to jest jakby u mnie, to jest u mnie na blogu. Jest baza też takich fajnych, dłuższych form, bo też myślę, że jakby o nauce fajnie jest mówić w pigułce, ale jednak pewne rzeczy trzeba nieco bardziej zgłębić, rozwinąć. Na Instagramie staram się tak komunikować szybkim shotem, jak ktoś tam, nie wiem, jedzie gdzieś w komunikacji i może czegoś tam się dowiedzieć, natomiast na blogu zawsze staram się trochę szerzej i głębiej jakiś tam temat rozkminić, jak to mówię. I zachęcam, zapraszam, może coś tam się znajdzie dla kogoś ciekawego. No, Asiu, dziękuję Ci, że dziękuję, byłaś moim gościem. Dziękuję, w ogóle setny odcinek. Po raz siódmy i mam nadzieję, że tych odcinków będzie więcej, bo wiesz, do Ciebie zawsze jest dużo pytań, do mnie ludzie piszą i też przez to, że obie siedzimy w tym świecie, to kurczę, no te tematy się rodzą cały czas. Tak, i nawet myślę, z takiej jednej rozmowy można by zrobić tyle kolejnych i jedne będą bardziej takie naukowe, fakty, a inne nieco bardziej lifestyle'owe i wydaje mi się, że właśnie potrzebujemy i tego, i tego, żeby jedno było do drugiego. I Ty jesteś właśnie przykładem wspaniałej pani naukowiec, która ma otwartą głowę i cały czas poszerza swoją wiedzę. I jestem po prostu, no, zaszczycona, że mogę mieć. Dziękuję bardzo i dziękuję w ogóle, że mogłam sobie za ten pierwszy podcast dziękuję, że mogłam sobie poopowiadać i trochę... No, tutaj pani CrossFit Keto z Karoliną sobie rozmawia i proszę, tak, to i to się było urodziło. Super, dokładnie, więc jakby super fajnie i ja też się cieszę i Ci, Karolka, tutaj już na koniec, ja muszę powiedzieć, że Ci mega gratuluję tego setnego podcastu i właśnie tego, że nie boisz się zapraszać różnych ludzi, każdy ma trochę inną, wiesz, inny flow, inny przekaz, jakieś inne zajawki i fajnie, bo możesz pokazać ludziom nam w Polsce i też mam nadzieję, że w końcu też za granicą i to się urodzi u Ciebie, że wyjdziesz poza, pokazać, jak dużo fajnych rzeczy się dzieje i jak dużo ludzi ma jakieś tam swoje zajawki, które też w sumie można połączyć w jedno i coś tam z tego dobrego wyciągnąć. Także dziękuję Ci. Jestem bardzo rozczulona i uważam, że jesteśmy świetnym teamem. Jak ktoś się nie zgadza, to trudno, bo my to wiemy. Także dobrze to wiemy. O! Tak, dobrze wiemy. Dzięki bardzo i dzięki. Do usłyszenia. Hejka. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego wyjątkowego, setnego, jubileuszowego odcinka. Koniecznie dajcie znać, jaki był Wasz ulubiony dotychczas odcinek, ulubiony gość. Piszcie do mnie w komentarzach na YouTubie pod podcastem, który jest tam w wersji wideo, albo na moim Instagramie podcastowym, czyli Karolina Sobańska Podcast. Ale przy okazji też Was zachęcam do obserwowania mnie na moim oficjalnym Instagramie Karolina Sobańska. I ciekawa informacja, suplementy, o których mówiłyśmy,
mówiłyśmy, czyli wszystkie suplementy Health Labs są, słuchajcie, dostępne dla Was, moich słuchaczy, ze specjalną zniżką minus 10% na hasło Karolina 10. Także wszystko Wam u dołu podlinkowałam. Oczywiście przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I z okazji setnego odcinka bardzo, bardzo, bardzo Was proszę o zostawienie podcastowi recenzji. Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie wystawić mu opinię, dać odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka miłych słów. Jest to dla mnie super ważne. Bardzo mi to pomaga, to promuje podcast, sprawia, że te tematy docierają do jeszcze większej ilości osób. Na Spotify'u zaś możecie go dodać do obserwowanych i na YouTubie zostawić komentarz, dać lajka, czy też zostawić subskrypcję. Także aż nie chce mi się tego odcinka kończyć. Jestem wzruszona, rozczulona. Dziękuję też Asi, że była moim gościem. Dziękuję Wam, że słuchacie, że wspieracie i razem ze mną się edukujecie. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!